Dobry wieczór, moi mili. Jak widzicie, w przeciwieństwie do polskiego samochodu elektrycznego, u Konopskiego jednak coś się pojawiło. Dostałem w ogóle doniesienia, że wczoraj był jakiś syf z tym, że było w 360p, więc cieszę się, że będę mógł sobie to puścić w normalnej rozdzielczości. No ale dobra. Ja se zrobiłem przez weekend wolno od internetu, tak więc bez zbędnego pierdolenia lecimy. Dzięki temu internet zamarł, kiedy pojawiła się plotka, że Stu, czy jeden z największych twórców w historii polskiego YouTube'a, odpowiedzialny za karierę kilkudziesięciu polskich influencerów, odszedł, ponieważ bał się, że na światło dzienne wyjdzie informacja o jego intymnych relacjach z nieletnimi widzkami. Opowiem wam dzisiaj nie tylko o samym wykorzystaniu nieletnich, ale również wyłudzaniu od nich zdjęć, zapraszaniu do mieszkania, ale także o osobach, które latami kryły to całe szambo, o wysyłaniu przez YouTuberów nawzajem półnagich zdjęć fanek, o manipulacji, o groźbach i o paskudnym procederze seksualizacji i demoralizacji dzieci. Po moim filmie dostałem od was tonę szokujących materiałów i zacząłem w tej sprawie się... Ty, 103 gigabajty. Teczka na kawiaka chyba miała z połowę tego. Tak więc no widzę, że tutaj będzie coś ciekawszego. Nice. Takie śledztwo. Jestem zawiedziony. I nie tylko Stuartem, ale i całym polskim YouTube'em. W ciągu 14 dni straciłem jakieś 80% idoli z dzieciństwa. A jak się złapią na kradzieży za rękę? Trzeba pamiętać, że są ludzie, którzy są wyżej. Najgorsze oświadczenie, jakie widziałem w życiu. Chuja, jak miałem 14. Najgorsze rzeczy, jakie widziałem. Wie to małe Team X. Rozbieramy snapy do 13-latki. Zapomniałem się. Dziecko. Nie my, skurwysyna. Podręcznikowym przykładem gaslightingu. Ale ona może mieć poniżej 18 lat. No ale to, że klepałbym to i tak... Ty... Paukerson też tu będzie? Teraz zobaczmy sobie w ogóle ten, chaptery. O co chodzi z Pandora Gate? Przedstawienie sytuacji Stewarta, pierwsza dziewczyna od Stu, odpowiedź na oświadczenie Dubiela, Sukanek, film Bombela, Spotlight i demoralizacja młodzieży. Jest Paukerson i niemoralna działalność. Ciekawe, czy to będzie chodziło stricte o te snapy, które kiedyś tam dostawał i pokazywał, że o, coś tam dostaje. Jaki to ze mnie, wiecie, jaki to ze mnie nie wiadomo jaki koleś, nie? To jest w ogóle... Ja... To jest dla mnie po prostu żałosne. No ale dobra. Nie się nie przyznawaj. Dobra. Zagrajmy w grę. Pomyśl sobie teraz o twoich 5 ulubionych youtuberach z dzieciństwa. Zapamiętaj te 5 ksywek i na końcu filmu jestem ciekaw, ilu z nich... Ja nie miałem. No co najwyżej ewentualnie Rock, Royo lub może też i Samu. Nadal będziesz dobrze wspominał. Zacznijmy od pierwszej kostki dominant, której zaczęło się to całe łączenie kropek. Wszystko zaczęło się 7 stycznia 92 roku w centrum Londynu. Wtedy właśnie urodził się Stuart Barton, czyli 31-letni youtuber. Poza zbudowaniem kariery na nagrywaniu filmików z Minecrafta skierowanych do dzieci oraz challenge, Stuart jest postacią odpowiedzialną za projekty takie jak Fanadice, czyli NFT na... Fanadajsik. W którym Marty Renty skłamało, że zarobiła milion, żeby podbić zainteresowania. I ja nie mam siły po raz kolejny po prostu udawać, że... No... Nie ma siły, bo została przyłapana na kłamstwie. Ojajku, jaka ja biedna, uciśniona ofiara. Tak? No to po chuj kłamała, tak? Jeżeli chciała rozreklamować NFT, no spoko. Nic do tego nie mam osobiście, nie? NFT i tak prędzej czy później to będzie jakaś przyszłość. Nawet, mało tego, rok temu, czy dwa lata temu nawet, robiąc sobie research do jednej sprawy, zauważyłem, że certyfikaty jakościowe mogłyby być w formie NFT, to znaczy, że nie mogłyby być w ogóle zmieniane, tak? Że po prostu byłby klepnięty jakiś tam certyfikat w formie NFT i on byłby po prostu taki, wiecie, nie do ruszenia, że można byłoby sobie tam, wiecie, zeskanować i tak dalej i każdy by po prostu wiedział, czy to jest dobrej jakości, kiedy by było chujowe i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no NFT może się przydać i to mówię w tej chwili serio. A dla tych, co nie wiedzą, to o co chodzi z NFT, to jest skrót od Non-Fungible Token, czyli niewymienialny token. Tak, chodzi po prostu o to, że nie masz jakichś projektów krypto pokroju, nie wiem, Bitcoin, Ethereum i tak dalej, gdzie możesz sobie to wymienić za gotówkę. To jest zazwyczaj też w technologii blockchain, ale jakieś inne rzeczy, tak? Czy to jakieś obrazki, czy to całe albumy muzyczne i tak dalej, nie? I da się naprawdę fajnie to wykorzystać, a tu widać ewidentnie było, że tu chodzi o skok na kasę. Wiem co to jest, no nie chcę już mi się. To są dobrzy moi znajomi, no żałuję, no po prostu. Exit, czyli sklep internetowy dla youtuberów i Spotlight. Exit. Agency, czyli agencja odpowiadająca za kariery takich twórców jak Natsu, Lexi, Dubiel, Błoński, Fagata, Mołczanow, Kociołek, Leksiu. I szczerze, ja przed Spotlight
Natsu kojarzyłem chociażby z tym, że ona występowała jako ta, wiecie, aktoreczka z tym paradokumencie Szkoła. Także no, ja jak berety. 50 innych. Stu był udziałowcem i członkiem zarządu Spotlight do 6 września 2019 roku, czyli do kilku miesięcy przed odejściem z YouTube'a. Ty, a to nie było tak, że parę miesięcy potem dopiero sprzedał te udziały? Nastąpiło 27 maja 2020. Chyba. Chwilę potem jak Sukanek, czyli długoletnia współlokatorka, przyjaciółka i pracowniczka Stewarta, opublikowała bardzo niepokojące stories. Ja pierdolę. Ktoś powiedziała, że przez 5 lat była okłamywana przez bardzo bliską osobę na temat zrobienia komuś bardzo młodemu krzywdy. Jak mogła przyjść z taką osobą, jak mogła ty... Ja pierdolę, jak tu jęczy? Ja pierdolę, to jest irytujące. To jest naprawdę mega irytujące. Tego nie widzisz, jak mogła być tak... I w ogóle to, co mnie osobiście się nie podoba, nie wiem, może są jacyś dziwni ludzie. Mnie na przykład strasznie nie podobają się te takie, kurde, narysowane krechy w miejsce brwi. Ja rozumiem, że na przykład sobie podkreślić, jakoś dodatkowo dociniować, ale to ewidentnie, ale to jest taki efekt, że dałoby się to zrobić flamastrem. I to jest naprawdę, paskudnie to wygląda moim zdaniem. Sukanek napisała wtedy: to koniec, nie pozwolę, żeby osoba, która jest była osobą publiczną. Następnie do internetu wyciekła głosówka Fagaty do Sukanek, gdzie mówi o stosunku Stewarta z 13-latką. Ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś, i on mi to powiedział, bo się bał, że ty nie, ty powiesz, że jakąś taką 13-letnią czy iluś dziewczynką się z nią mógł, czy coś takiego, się spotykał. Znaczy się, nie gniewam się na lekcji, bo ja chyba chciałam ci to powiedzieć. Którą potem zdementowała publicznie, mówiąc, że była zmanipulowana. Uszło to bez większej... Ja pierdolę. Najczęstsza wymówka u kobiet, kiedy zostaną przyłapane na jakiejś krzywej akcji: byłam zmanipulowana. Zawsze próbują robić z siebie ofiarę, nawet jak ewidentnie widać, że coś schrzaniły, tak? Także no, dla mnie to jest serio mega głupie. Echa, bo Sukanek w 2020 nie udostępniła rzeczowych dowodów i każdy uważa ją za niewiarygodną ze względu na problemy psychiczne. Albo to było dla atencji i to było wymyślone, albo było prawdziwe i Sukanek kry... Ja, jeśli mam być szczery, miałem to kompletnie w dupie. Czy się... Zawsze uważam jakieś takie afery na tle relacji, wiecie, publikowane jako jakaś po prostu szopka tylko po to, żeby nabić sobie zasięgi. Więc wiecie, dla mnie to jest takie... kolejna taka krzywa akcja, next. Kryje, mamy dwie opcje, no. I żadna opcja nie stawia Sukanek w dobrym świetle. Natomiast afera rozpaliła się na nowo, kiedy po 3 latach Wardęga na nowo zarzucił temat na aferkach, stwierdzając, że ludzie zmieniliby pogląd na Fagatę, gdyby wiedzieli o sytuacji w tle. Czemu ta... Nie. Tak jak ona waliła wcześniej farmazony, że tam wiecie, że Stu ma być planem B i tak dalej, to nadal uważam, że... Nadal mam takie same podejście o niej, takie same zdanie o niej, jakie miałem wcześniej. Nadal dla mnie jest coś pokroju kurtyzany. Także... Tak mocno jakby supportujesz tą Fagatę. Wiesz, tak, co ale mi... Pogzel, zadam ci pytanie, nie? No? Gdyby cały internet się dowiedział o czymś, to trochę inaczej by patrzył na Fagatę. I wiesz, do czego pijesz. No, na pewno... Rząski. Na pewno trochę. Bogza wtedy przyznał mu rację, a temat ponownie ucichł w odmętach internetu. Ty, w ogóle ja zauważyłem jedną rzecz. Rząski teren. Na pewno trochę. Bogza wtedy nie wiem, czy to on już ma od jakiegoś czasu, ale widać, że on ma te, on ma taką, wiecie, swoją serię z newsami i tak dalej, i logo tego ma dosłownie wyryte na mikrofonie. Fajny smaczek. Znam mu rację, a temat ponownie ucichł w odmętach internetu. Po kilku miesiącach Wardęga wrócił do tematu po pytaniu o Fagatę i wspomniał o łączeniu kropek, dziwiąc się wręcz, że ludzie przez tyle lat nie połączyli losowo odejścia Stu z groźbami Sukanek, która powiedziała, że nie pozwoli Pilowi na tworzenie treści i bycie osobą publiczną. Nie, według mnie prędzej czy później coś pewnie, ktoś coś puści. Będziesz coś tyle lat. Ciekawie jestem chyba reakcji internetu, nie wiem. Przede wszystkim zastanawiam, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co? W taki oto sposób Wardęga próbując wybielać Fagatę, a może wstrzelić się w jej upodobania. A uważasz, że ja jestem zadbany? Ja rozpędzał burzę w internecie. I ludzie rzeczywiście serio zaczęli łączyć te kropki. Czyli story z Sukanek zestawione z odejściem Stu, usłówkę Fagaty o stosunku Stewarta z 13-latką, wypowiedź byłej przyjaciółki Fagaty na podcaście. Pewna osoba zaczęła szantażować Stewarta, bo miała tam, załóżmy, jakieś rzeczy na niego i powiedziała, że jeśli nie odejdzie, to wtedy odkaże. Więc on, odchodząc, się przyznał do tego, że to jest prawda, nie? Tweety, wypowiedzi na Kate. Myślę, że nie ma tutaj Stewarta, ja nie jestem z nim już od 2 lat i to nie jest czas i miejsce, żeby o takich rzeczach rozmawiać. I całą masę podejrzanie pasujących do siebie wątków. W ostatnich odcinkach zapowiedziałam wam zbadanie tematu i w sprawie Stewarta udało mi się dotrzeć do 5 poszkodowanych dziewczyn, do których youtuber wysyłał sprośne wiadomości, spotykał się z nimi i wszystkie miały od 13 do 15 lat. Każda z dziewczyn dostarczyła...
Czyli tutaj dużo rzeczy się potwierdziło, ale tutaj plus jeden dla Konopa za to, że tutaj widać chociażby, że takie sugestie, że to jest albo jakieś prawo jazdy, nie wiem, może kategorii AM chociażby, albo dowód osobisty, albo inny jakiś dokument, który, na którym widnieje chociażby tutaj właśnie data urodzenia, tak? Tutaj akurat plus jeden dla Konopa za to. Przysyła mi dowód osobisty z datą urodzenia oraz potwierdzenia swoich czatów ze Stewartem z widocznymi datami. W czatach mamy jego głosówki, które wysyłał, zdjęcia, nagrania. Marcin, zakochałem się. Chociażby jego numer telefonu z WhatsAppa, którego zgodność potwierdziłem m.in. u Wardęgi czy Gimpera. Głosówki i zdjęcia, które wysyłał na swoim Messengerze są kluczowe, ponieważ usunął swoje stare konto. Prawdopodobnie w nadziei, że czaty zostaną usunięte, a konta nie będzie dało się zidentyfikować. Jednak grubo się mylił. Kto by się spodziewał? Pierwszą dziewczynę na potrzeby tego materiału nazwę Martyna i... Poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem. Musiałem odpisać na ważnego maila, także lecimy dalej. I jej historię mogliście również poznać na materiale Wardęgi. Martyna urodziła się w 2001 roku. Swoją relację ze Stewartem zaczęła około 2014 roku, w czerwcu. Bo tam sięgają ich pierwsze wiadomości z WhatsAppa. Martyna miała wtedy 12 lat, a rocznikowo 13. Stewart miał wtedy ukończone 22 lata. Chciałbym jeszcze na początku zaznaczyć, że do zilustrowania niektórych obleśnych wiadomości, które wysyłał Stewart, użyłem głosu AI. Model głosowy czyta wiadomo, model głosowy, który czyta wiadomości, został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, żeby lepiej zilustrować temat wiadomości. Napisał Stewart, ale teraz nie czyta jej Stewart. A i to będzie też za każdym razem stosownie zaznaczone. Nie zmienia to faktu, że wszystkie screeny i przypadki są potwierdzone i Stewart... Ty, jak kurde używa AI do zilustrowania tego, no to zajebiście, wiecie, próbka głosu i później, wiecie, czytanie na podstawie AI. Fajnie. Rzeczywiście takie rzeczy. Teraz coś obrzydliwego, czyli sen Stewarta o swojej 13-letniej widzce. Pamiętam mało z tego, szczerze. No pamiętam tylko, że miałaś takie białe majteczki i tak były na brzeg odstawione i było widać wszystko. Podszedłem do ciebie z twardym i tak mój sprzed między nogi i odsunął gacie. Czułem twoje mokre, jak się ślizgało na moim... O kurwa, serio? No tak, haha, a co? Stewart, jesteś paskudnym oblechem. Konopski, po kiego szwanca cenzurujesz bluzgi? Kurde, on w niecałą dobę zdobył 8,5 miliona wyświetleń. Zdajcie sobie sprawę, ile to jest kasy? On już na dobre, on już co najmniej 40 tysięcy na tym zarobił, na tym filmie. Znaczy, chodziło o przychód, nie? Ja mogę się założyć, że będzie znacznie więcej tego, nie? Bo ludzie jeszcze będą to oglądać. Dalej Stewart napisał, że nie lubi włosów na ciele kobiety i żyga na samą myśl. I pokrywałoby się to z ostatnim odcinkiem Agaty, gdzie wspominała, że jej były, kazał jej się wszędzie golić i preferował genitalia cienkie jak kartka papieru. No w sensie ogólnie faceci lubią takie, które sprawiają wrażenie czystości, tak? Jeśli wiecie, że tak, że wargi za bardzo nie odchodzą, że jest gładziutko i tak dalej, że jest po prostu zadbane. Że widać, że jest zadbane i że żaden facet tego jeszcze nie tykał. Wbrew pozorom, dużo facetów tak lubi. Nie? No dobra, może czasami jakieś tam, wiecie, inne takie rzeczy pokroju, jakieś fryzurki i tak dalej, ale większość woli po prostu, jak jest takie fest zadbane. Że tak to ujmę, gładziutki parkiet. Naturalne jest to, że mam jakby na całym ciele ciemne włosy. On normalnie kazał mi się wszędzie wydepilować i pilnował mnie, czy jestem wydepilowana wszędzie. Powiedział, że jak będzie ci jeden włos, to się żyga. Zrobił mi ogromny kompleks, że mu się podobały, jak tam na dole dziewczyna wygląda, jakby miała przecięcie kart... Jakby normalnie była przecięta kartką papieru, że nikt nie dostaje. W kontekście tych wszystkich rzeczy, które wam dzisiaj pokażę, jest to bardzo creepy. W tym słynnym śnie też i napisał, że była cała ogolona. Potem Stewart, żeby udowodnić uczucie, zasugerował spotkania i wysłał głosówkę, której słyszymy jego kumpla numer jeden, czyli dobrze wam znanego Marcina Dubiela. Marcin. Zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. Czyli Marcinek o wszystkim wiedział, siedział przy Stewarcie, jak wypisywał do 14-letniej widzki i sam sugerował mu spotkanie w realnym życiu. Najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. A na kajdżaki twój... No. A później gadał, że nie, nic się nie stało. Też dyskredytował sukanek i bronił kumpla, że nigdy by czegoś takiego się nie dopuścił. Ale to nie musimy mówić o tych oskarżeniach, dlatego że dopóki, przepraszam bardzo, ale one nie są prawdziwe i w momencie, w którym ktoś tego nie udowodni, to nie warto w ogóle tego wynosić. Słowo klucz, dopóki tego nikt nie udowodni, tak? Próbował na siłę uciszyć ten temat, bo wiadomo, czym by się to skończyło. No, kto by się kurwa spodziewał, że to się skończy tak, a nie inaczej. No, adekwatna reakcja. Tego nikt się nie spodziewał, byli w totalnym szoku. No.
dlatego że jemu tylko się może dziać krzywda. Do wątku dupiada wrócimy jeszcze za chwilę. Następnie pojawił się temat różnicy wiekowej między Stuartem a Wicką. Nie chcę spędzić życia bez ciebie. Nasza różnica też zniknie. To, co czuję do ciebie, przeszło wszystkie ludzkie wymyślenia. W Meksyku mogą się pchać od 12 lat, w Anglii od 16. Kto zabroni nam czuć, co czujemy? Nie wiem, kurwa, na przykład prawo, sąd, może więzienia? Co w Polsce? No właśnie. W zasadzie grozi za taki sexting z 13 i 14-letnimi dziewczynkami. No to są wysokie kary więzienia. Ostatnio po zmianach kodeksu karnego te widełki zostały bardzo rozszerzone. A konkretnie mówimy o jakiej karze? Tych przestępstw jest kilka. One się różnią opisem, znamionami. 200a. Elektroniczna korupcja seksualna małoletniego. Seksualne wykorzystanie małoletniego. No i chyba coś jeszcze było. Odnosi chyba pedofilii. No i także zagrożenie. No niektóre są dosyć niskie, mają te widełki. Moment. Kurde, no nie mogę uruchomić. Co jest? O. Dobra. Do 3 lat, ale niektóre już do 10, a nawet jest tam do 15 lat, więc to są czasami bardzo poważne czyny. Zabiłbym kogoś, żeby móc się przytulić z tobą pod cieplutką kołdrą i związać nóżki z twoimi. Ja to Stuart dostał długą odpowiedź, że dziewczynka preferuje chłopaków ze swojej szkoły, bo oni na przykład znają ją z Reala. I Stuart odpowiedział kolejną głosówką z Dubienem w tle, gdzie mówi, że gada ze swoją ukochaną i panowie zaczynają się kłócić, która jest bardziej kochana. Masz problem, kurwa, że piszesz z moją kochaną dziewczyną? Spoko, ja rozmawiam ze swoim kochaną. A ja piszę z moją kochaną. Dobra, czekaj Weronika, bo muszę zadzwonić do swojej kochanej. O, kurde. Teraz p***ę. Nie, no nie. To jest kurde żenada, no, obrzydliwe. Moja i tak jest kochańsza. Nie, moja jest kochańsza. Nie, moja jest kochańsza. Moja. Moja jest jej z tobą do ciebie dzwoni. No nie dzwoni, czasami dzwoni, ale ostatnio to mnie nie dzwoni, ale trudno. Może warto dodać, że nie zdobyłem żadnych bezpośrednich dowodów co do Marcina i jego umawiania się z nieletnimi. A jeżeli cokolwiek takiego posiadasz w jego sprawie, czy jakiegokolwiek innego twórcy, piszcie na tego maila. Przejdźmy do meritum. Stu doprowadził do spotkania z 14-letnią Wicką. Przed spotkaniem chwalił się zakupem nowej kurtki, czyli Michael Kors. Wysyłał nawet zdjęcie ze swoją mamą, ale... Szczerze, nie było widać, że to jest Michaela Korsa, ale ja tam się nie znam. Obrzydliwszy jest fakt jego strachu przed tym spotkaniem, bo jak sam napisał, mam dziwne uczucie, tak jakbym chciał patrzeć za plecy. Czy policja mnie nie łapie, bo się z tobą spotykam? Czujemy dużą różnicę wiekową i będzie dziwnie. Wiesz... I tutaj jest takie małe sedno sprawy, bo on tutaj ma świadomość tego, że robi źle, że popełnia przestępstwo, ale mimo to w to idzie, tak? Z masakra. Nie spotykam się normalnie z laskami, co mają 14 lat. Dosyć zgrabnie podsumował jego postawę jeden z komentatorów. Nigdy nie widziałem kogoś w stanie tak głębokiego wyparcia. I finalnie... Czy to był cytat z Sajfana? Czyli tutaj wiadomo, kogo Konopski ogląda. Ciekawe. Doszło do spotkania. Na szczęście na spotkaniu do niczego nie doszło. Byli na sushi oraz w kinie. Finalnie poszli do hotelu. Tak szczerze? Ja bym uważał z tą tezą, że do niczego nie doszło, w sensie inaczej, jeżeli sama zainteresowana mówi, że do niczego nie doszło, to tutaj niestety mamy do czynienia z sytuacją pod tytułem na dwoje babka wróżyła, z dwóch powodów, bo niby jest ok, niby jest ta Pandora Gate, niby jest ta nagonka, Stu będzie za to jakoś tam mniej lub bardziej rozliczony, podobnie jak jego przydupasy, które w tym brały udział. Natomiast nadal jest, może być takie wewnętrzne poczucie wstydu mimo tego, że wiadomo, że coś tam boli, że ej, że w sumie dała się wykorzystać i tak dalej. Laski niestety mają taką tendencję do nakręcania sobie wewnętrznej afery, nawet jeżeli wiele stoi po jej stronie, tak? Zresztą dowiedzcie się tak naprawdę dlaczego ponad 3/4 na przykład aktów gwałtu i tak dalej nie jest zgłaszanych. Bo laski się boją, co ludzie mogą pomyśleć, pomimo tego, że tak naprawdę prawo kobiety faworyzuje, tak? Laska jest w stanie nawet bez problemu kogoś pomówić, fałszywie oskarżyć i ona nie będzie z tego mieć konsekwencji. Niestety. A jeszcze lewica, żeby dolać oliwy do ognia, chce wprowadzić domniemanie winy. To jest w ogóle kuriozum, nie? No tylko kwestia jest jeszcze tylko taka, że jak laska
Laska jest po prostu wtedy tak zrozpaczona, ma takie po prostu taką karuzelę emocji, że jeżeli nie mamy, nie ma takiego typowego wspierającego tonu, a jest chociażby neutralny, no to tu idzie taka emocjonalna zasada, jeśli nie jesteś ze mną, to jesteś przeciwko mnie i traktuję to jako atak. Czy to się komuś podoba, czy nie, to tak to niestety bywa. Mi osobiście to niezbyt pasuje, ale no cóż, kobiecej natury to raczej nie zmienimy. No ale dobra, oglądajmy dalej. Gdzie Stewart odpalił Simsę. Co go tam mi powiedziała, Martyna próbował się do niej przytulać i ją dotykać, ale dzięki Bogu do niczego tam nie doprowadził. Lepiej nie rozpowszechniać tego. Tak, tak. Proszę, się spotykamy, serio. Proszę nie rozpowiadaj tego, bo co się na mnie potem odbije. Będą plotki na hajsach, że jadę do ruch się z pankami. No, powiem tak. Najbardziej... jaka była jakieś, nie wiem, właśnie te 2015-16 największa forma kontrowersji? Bycie memem na hajsownikach. Dosłownie. Wszystko, co było kontrowersyjne, jakiś tekst Rafona typu ty, no nie wiem, jak tam twoja szmaciura zrogowa ciała, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Przecież to było też orane jako mem. Także no, jeżeli byłeś memem na hajsownikach, to znaczy, że musiałeś coś srogiego odpierdolić. Czy to w pozytywnym, czy negatywnym wydźwięku. 14-letnimi. Potem dojdzie słuch do różnych firm i agencji i nie będą chcieli ze mną pracować. Ludzie będą mówić, o, to ten na pewno nie fajnie dla Coca-Coli, żeby mnie reklamować. Twoje zmartwienie... Ja pierdolę. Dla niego większym zmartwieniem było to, że Coca-Cola, że nie będzie mógł mieć kontraktów reklamowych i straci hajsy, niż to, że on miał seksualne intencje wobec dziecka, rozumiecie? Osoby, która nawet nie jest wystarczająco dobrze płciowo rozwinięta. Pieniem wcale nie jest fakt, że spotykasz się z 14-letnimi fankami, wysyłasz im paskudne wiadomości na temat zboczonych snów, czy co byś im robił pod prysznicem. Twoim zmartwieniem było to, że ludzie się dowiedzą i stracisz współpracę z Coca-Colą i innymi markami. Jak obrzydliwym człowiekiem trzeba być. Ty był świadom wieku i tego, że jest to nielegalne, że ludzie będą go za to potępiać, ale mimo wszystko wciąż doprowadził do tego spotkania. Mimo, że na szali była cała jego kariera, 14-latka była ważniejsza. Jesteś obrzydliwy, Stewart, i nie mieści mi się to w głowie, że w momencie, kiedy oglądałem Pingwin Paka przed przyrką, gdzieś tam ty spotykałeś się z moimi rówieśniczkami, z którymi mogłem chodzić do klasy. I wierzę, że po blisko 10 latach takie szambo wychodzi na twój temat. Nikt nie powinien cię postrzegać jako legendy polskiego YouTube, twój kanał powinien zniknąć. Jeżeli chcesz mnie za ten film pozwać, liczę na upublicznienie naszego procesu. On nie pozwie, z tego względu, że on ma już świadomość, że to jest przegrana sprawa. Nie będzie mieć z tego absolutnie, powiem tak, dla dobra tak naprawdę Stewarta, żeby nie miał z tego żadnych jakichś takich konsekwencji, on powinien kurwa siedzieć cicho w tej Anglii i tyle w temacie. Aczkolwiek ja dzisiaj przeglądając chociażby Twittera i tak dalej, ludzie zaczęli upubliczniać to, że on jest na przykład w Londynie i było namawianie do tego, żeby go niezbyt fajnie potraktować. Tam nie było wprost powiedziane, co należy z nim zrobić i tak dalej, ale wiadomo, że jak się wskazuje na pedofila, no to chyba raczej nie muszę tłumaczyć, jak wyglądają w takiej sytuacji samosądy, prawda? No właśnie. I pomimo tego, że on swoje odjebał, ja jestem absolutnym wrogiem, jeżeli chodzi o takie samosądy, tak? Po to jest ustanawiane prawo, po to są sądy, po to są odpowiednie zakłady, żeby izolować takich degeneratów. Bo samosądy to może były sobie kiedyś, tak? Ale przypominam jeszcze przy okazji, że gdziekolwiek jesteśmy, czy to jesteśmy w Anglii, czy w Polsce, czy jakimkolwiek państwie zachodnim, mimo wszystko za samosądy grozi odpowiedzialność karna. Czy to się komuś podoba, czy nie? Żeby ludzie mogli śledzić każdy etap naszej rozprawy. I moment, jak na sali rozpraw stawi się jedna z dziewczynek z tamtych lat. A z tego, co słyszałem z filmu Wardęgi, to wcale nie jest jakiś odległy scenariusz. Wysyłałeś nawet nagranie wideo, jak pozdrawiałeś Martynę z imienia i nazwiska, a twoi kumple z branży o wszystkim wiedzieli. Marcin. No. Marcin pierdolony Dubiel. To postać, wokół której powstała wręcz legenda, że jest niezniszczalny. Dubiel jest ku... No, szczerze, chyba nie ma w historii polskiego internetu osoby, która miała na koncie tyle afer i w dalszym ciągu istniała w internecie. Serio. Panie niezniszczalny. Bo nie znam drugiej takiej osoby w polskim internecie, która miałaby tyle afer i jednocześnie radziła sobie tak dobrze. Dubiel od... Tak. Gówniany prankster, afera tam w Kenii. Jakieś tam coś z zegarkami było razy dwa, to znaczy ten dropship z AliExpress, ten scam, że niby to są zegarki premium za 70 zł, bla bla bla. Co tam jeszcze było? Coś tam z Steam MX chyba?
chyba wystąpienie, twoja twarz brzmi znajomo, czy jakieś ogólnie blackface'y, te sprawy. No, mnie to akurat nie parzy jakoś. Ale wiadomo, ludzie się oburzają, bo są emocjonalni i debilami. Już prawie wszystko. Począwszy od jego chujowych ustawionych pranków. Kuba! Kuba! Pierdolę. Co? Założenia na głowę kondoma przez zrobienie... O właśnie, zapomniałem o tym kondomie. Musiałbym sobie... Tak, odnośnie tego kondoma na łbie, to ja bym musiał chyba sobie przypomnieć serię Rokobraża. Bo to właśnie stąd znam tę sytuację. Nie wirala z tego, jakiego kolega biegał, sami wiecie, czym w ręku po galerii handlowej. W sensie z czym? Z najbardziej ikoniczną bronią z Cyberpunka? Kto wie, kto grał, to wie, czym jest pan Twardeusz. Sponsorowanego Quasa przez instrumentalne wykorzystywanie zbiórek. Ja serio nie czaję, po cholerę on... cenzuruje blackface. Nie wiem, w obrębie jednego filmu na temat Kawiaka, on na przykład tam coś parę razy tam cenzurował. Jakieś tam, wiecie, bluzgi, niekulturalne rzeczy, czy nawet słowo alkohol. Ale nie był w stanie ocenzurować, tutaj cytuję, no kurwa wątpię. No, karytatywnych do wybielania swojego zszarganego wizerunku. Przez reklamę firmy sprzedającej zegarki przepłacone o 6-cyfrowe kwoty. Oczywiście to nie bagatelna kwota, bo to jest pół miliona złotych w tym momencie. Poprzedzoną reklamą tanich zegarków z AliExpress z kilkunastokrotną przebitką cenową jako produktów premium. Kończąc na kenijskim incydencie. Stary, skośny? Co jest grane? No nie, na te afery pod tytułem Dubiel versus Błoński? Tam też parę syfów wyszło ciekawych. Jakie to listy? Myślałem, że nic mi już w Dubielu nie zaskoczy, ale nie... Albo coś jeszcze z tym dopingiem chyba, nie? Bo w ogóle zobaczcie, jaką kurde, wiecie, taką mega zarysowaną szczenę kurde miał. Na bank coś pizgał w dupsko. Chociaż... Nie wiem, żadnych testów antydopingowych nie było, ale no, jest takie podejrzenie, że jak nagle robi się mega zarysowana twarz, no to... Wiecie, o co chodzi, nie? Niestety Dubiel za wszelką cenę unikał tematu Stewarta. Na Cage'ach oraz Twitterze. Proszę bardzo, ale one nie są prawdziwe i w momencie, w którym ktoś tego nie udowodni, to nie warto... W sensie nie, że unikał, on po prostu negował to. Że coś takiego jest. Wynosić. Umiejętnie dyskredytował Sukanek, spłycając jej osobę i zarzuty do problemów psychicznych, jednocześnie wiedząc doskonale, jaka była prawda. Ta dziewczyna dla mnie nie istnieje, ta dziewczyna to jest... W ogóle... Odnośnie Dubiela. Jak Wardęga pokazywał, to po tym, wiecie, z tym jest Fagatą, gdzie Fagata się tak surogo wkurwiła na zarzut Amadiego, że ona tam Stu zdradzała z Japsonem. I tam Wardęga pokazał, że od razu tam po telefonie ze Stu zadzwonił Dubiel, rozryczany. I w sprawie Stu, przypominam, tak? To już było takie dziwne, czy wręcz nawet, kurwa, podejrzane. Mówię to jako osoba, która nie jest zaznajomiona z tym świadkiem. I prawdopodobnie nie będę, i szczerze mówiąc nawet nie chcę. Dla mnie to jest po prostu świat takich spierdolin, że to jest nieporozumienie. A te hajsy... Niech se mają, w dupie mam. Zresztą Marcin nie jest jedyny, ale nasze kolejne postacie odblokujemy w dalszej części odcinka. Marcin Dubie postanowił wrzucić oficjalny, napisany przez... Pytanie, czy za paywallem będą te nowe postacie do odblokowania. A nie, sorry, Konop to nie EA. ...owników i PR-owców, czytane z kartki... Po, w PR Team Dubiela. Oj, podejrzewam, że oni by mieli, kurde, przez 2 lata te kombinezony i napierdalaliby z węża, ze szlaufa. Statement, który jest jedną z najgorszych odpowiedzi, którą mógł w tej chwili zrobić. Zaczyna się od... No, bez kitu. Ej, dobra, czekajcie chwilę. Zaraz przyjdę. Dobra, już jestem. Oglądajmy dalej. Odcięcia od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało kompletnie. Odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Kto by się tego spodziewał? I od pierwszych sekund Dubiel pierdli głupoty. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Kurde, miałem wyłączony mikrofon. To jeszcze raz.
A czy przypadkiem w jednej z głosówek, który pokazywał już Wardęga, nie było czegoś takiego, żeby zachęcał dziewczynkę, żeby przyjechała do Jaworzna i się zabawiła z nim, bez Stewarta, z dopowiedzeniem, tu cytuję, tylko ja i moja czternastka? Nie było czegoś takiego? Mimo naszej wieloletniej znajomości okazało się, że wiedziałem o nim wszystkiego. To dosłownie na tych głosówkach byłeś przy Stewarcie, jak on wysyłał te pojebane wiadomości do dziecka. No. Ba nawet sam w konwersacji z tym dzieckiem nazywałeś ją czternastką. I żeby przyjechało do ciebie do Jaworzna, to się zabawicie. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stewarta. Tylko ja i moja czternastka. Sugerowałeś jej w konwersacji, oczywiście w formie żarciku, żeby wysłała ci cycki. Napisałeś dosłownie, że ma 13 lat, a ona cię skorygowała, że ma 14. Byłeś wtedy pełnoletni, ale wciąż nie przerwałeś tej konwersacji. Pytałeś się, czy ma chłopaka i dopytywałeś o Stu i wiedziałeś, że byli w bliskim kontakcie. Wysyłałeś filmiki, jak leżysz ze Stewartem w łóżku. Siema, Stewart. Jaki pekek, jak jozał. Na jednej głosówce nawet się kłóciłeś ze Stu, że ty ją kochasz, żeby go wkurwić. Brand, no co, nie mogę powiedzieć, że ją kocham? Nie. Czym? Naprawdę dużo wisa sytuuje, że ją kocham. No dobra, nie kocham cię. Jednak. Znajdę sobie kiedyś jakąś laskę i będzie ładniejsza od ciebie i Stu mi będzie zazdrościł. To już kurwa nie do wybronienia, ale słuchajmy dalej tego statementu. Właśnie. Kierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Żwadenty. Ten materiał to czysta manipulacja, aż go dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Cześć, tutaj miałem zapisane... Ja pierdzielę. On serio to zrobił? Jeśli inaczej, ja mam wrażenie, że to jest nic innego jak zwykły straszak. Bo ja nie wierzę, że Dubiel jest takim kretynem, inaczej, że jest aż takim kretynem, żeby jeszcze prawnie się wkopać. Wszystkie punkty, do których chciałem się odnieść. A! Czy to jest po prostu... No właśnie. ...oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię, jak i Właśnie, o co? O swoje dobre imię, okej. Okay. Wybrałem tego drogę procedury karnej, dlatego że chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu fragmentach rozmów z tazów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem uzyskałem szansę na taką rozmowę. Nie wierzę, że on jeszcze bardziej pogorszył sytuację. Nie wiedziałem, że można gorzej, naprawdę. Każda medialna wypowiedź na mój temat będzie analizowana przez moich prawników. Weźcie mnie tam też, dopiszcie do tego pozwu, to może z Sylkiem się razem pośmiejemy na sali. No właśnie, właśnie chciałem to powiedzieć. Rozpraw. I naprawdę nie wiem, jaką formę obrony ty chcesz obrać. Szczerze? Szczerze, też nie wiem. Ale jedno jest pewne. Jedno jest pewne. Takiego ruchu ze strony Dubiela się chyba nikt nie spodziewał. Wiedziałeś o jej wieku, bo podała ci go kilkukrotnie. Wiedziałeś, że 14-letnia dziewczynka kręci swoim 20-paroletnim przyjacielem i zapraszałeś ją do Jaworzna, żeby się zabawić. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stewarta. Tylko ja i moja 14-14. Bogzel przynajmniej bezpośrednio odniósł się do zarzutów. Jego odpowiedź też nie jest idealna i zaraz do niej przejdziemy, ale statement Dubiela jest tragiczny. Nie wiedziałem, że aż tak nisko da się upaść. Nie kumam, dlaczego po jego publikacji ma takie wzrosty na Instagramie. Bo ludzie żywią się aferami, żywią się dramami. Dlatego przyjdą do Dubiela, posłuchają i wiecie, zafollowują sobie, bo a może jeszcze coś tam odwali. To jest ten sam mechanizm, co z patostreamami. Po prostu patrzą, jak zrobi coś głupiego. Dlatego po prostu to obserwują, będą być może jeszcze troszeczkę nawet go zachęcać, poddymiać i tak dalej, i tak dalej. O to tylko chodzi. Nic poza tym. Nawet obliczył takiej afery, miał przedwczoraj przyrost 8,5 tysiąca followów, a dziś 12 tysięcy. Jeżeli będziemy go za takiego uważać, to Dubiel dalej będzie niezniszczalny. No. Dlatego najlepszym, najszybszym sposobem na pokazanie swojej dezaprobaty jest po prostu unfollow. I nie każdy wam tego robić. Być influencerem to powinien być przywilej dla osób, które coś wnoszą, są wartościowe i nie... Podajcie mi nazwisko albo ksywę przynajmniej jednego influencera, który nigdy nic nie odjebał. Właśnie z tego YouTube'owego świadka. Chociaż jednego, który nigdy nic nie odjebał. No nie ma takich. Który cieszy się naprawdę dobrym szacunkiem, ale nie uczestniczył w żadnej jakiejś aferze, przy której naprawdę można by było tutaj mieć jakieś wątpliwości. No właśnie. Kłamią w żywe oczy w tak poważnych sprawach. Zróbcie to, co w tej sprawie uważacie za moralne. Tutaj należy się duży szacun dla Justyny Sukanek, która jako pierwsza nagłośniła zapędy Stewarta i zadowała go prywatnie w tych sprawach już w 2017 roku. Jednak zawsze wina była zrzucana na nią, Stewart nazywał ją chorą psychicznie, samolubną... Szczerze, dla mnie dziwnym jest to, dlaczego Sukanek od razu nie pokazała tego wszystkiego. Przecież ona mogła go wtedy srogo pogrążyć. I to mnie naprawdę dosyć mocno dziwi. Że... Bo teraz można tak naprawdę zarzucić jej to, że ona tak naprawdę też go kryła, że ona też mu po prostu próbowała kryć dupsko. Nie zdziwię się, jeżeli będą takie zarzuty, powiem szczerze. No bo nie oszukujmy się.
Coś tam było mówione na początku, ale nie podała żadnych konkretów. Dlaczego? No. Może się bała, że ludzie chociażby od Stewarta... Czekajcie, to był rok 2016-2017. Z tego co wiem, to on chyba wtedy należał do Culture Events. Poczekajcie, poczekajcie chwilę, sprawdźmy sobie jedną rzecz. Wardenga, Dany Ferreri. Chodzi mi o tę dramę. Chodzi mi o tę dramę z kupowanymi wyświetleniami, tak? Pięć lat temu. Dlatego wszyscy twórcy. Chodzi mi tutaj konkretnie o datę. Więcej. O. 2018. Czyli prawdopodobnie Stewart należał właśnie do agencji Culture Events. Może tutaj. Czekaj. O, właśnie. Wejdźmy sobie tutaj. Culture Events. Należą do niej m.in. Stew, Dubiel, Little Monster i na przykład. O, Stew i Dubiel. Culture Events. Czyżby ona się bała, że agencja się za nią weźmie i wytoczy srogi proces? Być może. Może bała się jakichś konsekwencji, że jednak nie ma wystarczających dowodów. Dlatego po prostu waliła ogólniki, nie podała właśnie dowodów, że on miał takie intencje, czy faktycznie do czegoś doszło, tak? No to jest dla mnie jeszcze w dalszym ciągu zagadka. Egoistyczną i zrzucał winę na kolegów z branży. Ja się dziwię, że Disowski się nie martwi. Ma żonę, a fanki ciągle mu zdjęcia wysyłają i to zapisuje. Nie każdy ma paranoję jak ja. Inni mają i dalej zapisują. Zacenzurowane ksywki influencerów, gdyż nie mam dowodów, że to, co pisał Stew, było prawdą. Screenują. Ja z Stewem zero kontaktu. Ma wychodził nago przed 14-letnimi fankami. Imprezowali u niego. Upijał ich. Jedna tak się że kąpała się nago. Na nic z tego, co tutaj napisał Stewart. Ale po cholerę on to cenzuruje. Dla mnie to jest dziwne, bo tam były po prostu bluzgi. Że najebała się i tak dalej, i tak dalej. No ja pierdolę. Bez nie mam sens. Dowodów, a przynajmniej tak myślałem, dopóki nie wyszły dowody na Disowskiego, ale o tym będzie, jak skończymy wątek Stewarta. Mógł to sobie wymyślić w celu manipulacji i umniejszania jego czynów, a jeżeli ktoś posiada na którekolwiek z jego słów dowody, dobrze wiecie, gdzie się zgłaszać. Słuchanych mu odpowiedziała. Nie robisz z tym nic, ich trzeba wszystkich zamknąć albo chociaż dać nauczkę. Pokazać, że tak nie wolno, że robią źle. Jak nie chcesz się tym zająć, to sama to zrobię. Co Stew skwitował, że ją posrało. Ciekawe, dlaczego tak się obawiał, że Justyna chce rozliczyć innych youtuberów. Może. Bo wiadomo, że oni pociągną Stewarta ze sobą. Tam jest po prostu system naczyń połączonych, tak? Jeżeli jeden wpadnie za pedofilię, zacznie w ramach 60 po prostu sypać na innych. To jest oczywiste. Skoro tam każdy ręka rękę myje, to oczywistym będzie też to, że jeżeli po prostu zacznie grunt się palić pod nogami, no to każdy każdego wkopie. Dlatego każdy po prostu krył każdego, kto jest w to zamieszany. Zostałby pociągnięty za nimi. Dałeś Stewart wysłanie z absurdalnym przykładem. Araby jakoś nie mają YouTube'a, a traktują laski gorzej. Co ma kurwa? Pingwin do wiatraka. No właśnie, czemu tutaj kurwy nie ocenzurował? To co, to kurwa nie jest wystarczającym tym, żeby ocenzurować, ale najebanie się to już tak? Bez sens. Mamy standardowe zrzucanie winy na Justynę, masz problemy, masz paranoję. Jednak Sukanek dalej wałkowała ten temat i naprawdę chwała jej za to. Nie zostawię tak tego Stewart, ludzie boją się coś zrobić, ja się nie boję. Ze strony Stew mamy ponownie manipulację i zrzucanie winy na cały świat. Świat jest jaki jest, wina mediów, że naciskają na scenkach, pozwij też piosenkarzy, że promują, pozwij Musical.ly, pozwij Google, wyśmieją cię ludzie. Ciekawe, czy już wtedy... Odnośnie Google'a, to ja pragnę przypomnieć, że w okresie między 2019 a 2021 bardzo dużo było reklam jakichś pseudoportali z takim dopiskiem gorące mamuśki w twojej okolicy. Tak, na YouTubie. Zgadza się, na YouTubie. Który za fakt chociażby, że nie wiem, że zobaczy, że na kamerce będzie widniał, nie wiem, psisutek, to już cenzurują za nagość i treści nagabujące do seksualizacji. Ten sam YouTube, nie? A co do tego, że tutaj nagabują, że wiecie, że takie piosenki i tak dalej, to jest poniekąd prawda, tylko pragnę zauważyć, że Stewart na tym kurwa korzystał. Skorzystał i prawdopodobnie będzie dalej korzystał, czy to się komuś podoba, czy nie. Tak więc, no, mamy tutaj dosyć ciekawą sytuację, nie sądzicie?
Stewart mają w swoim biznesplanie zapisane, że jego agencja również będzie seksualizować content dla dzieci, ale więcej o tym za chwilę. No, to swoją drogą, jego agencja również dawała właśnie takie gwiazdeczki, które o, tutaj seksualizacja i tak dalej, no, no błagam. To jest bez sens. Przerwy Stewart obwiniał Justynę, że coś jest z nią nie tak, zbijał ją z tropu w kwestii ewentualnego nagłośnienia tematu i pokazywał palcem na tysiąc innych rzeczy, co jest podręcznikowym przykładem gatingu jednej z najbardziej obrzydliwych technik. Inaczej, to może nie jest, inaczej, to nie jest gaslighting, to jest whataboutyzm. Czy wiecie, what about, tutaj wrzucacie sobie co innego. A co z Arabią, a co z Meksykiem, który ma dozwolone od 12 roku życia i tak dalej, to jest whataboutyzm, tak? I tak, że poniekąd jest to z gaslightingiem połączone. Ale aż takich zarzutów bym tutaj zbyt pochopnie nie dawał, także uważajcie lepiej, konop z wardęgą. Manipulacji. Potem dowiadujemy się statu o przykrej sytuacji. Byłem w dzieciństwie, kazali mi robić różne rzeczy. Wygląda to jak... Ja pierdolę. Kolejna manipulacja Stewarta, aby wzbudzić jakieś współczucie. No na moje to też jest farmazon. Tylko pytanie brzmi, czy to jest wytłumaczenie jego zachowania? Czesna trauma. Oczywiście, kurwa, że nie. Oczywiście, że nie. Jeżeli ma się jakieś traumy, to trzeba je przepracować. A nie pozwalać, żeby... A nie się nimi usprawiedliwiać, tak? Nikogo nie będzie to obchodziło. I kontakty na dzieci może się zdarzyć później w następstwie już dorosłego życia, że mogą się przejawiać jako zaburzenie preferencji seksualnych, między innymi pod postacią i tak, czyli tak, co może być też spowodowane tym, że takie osoby mają niskie poczucie własnej wartości, czują się odrzucone, nieakceptowane, trudno im wejść w dorosłą, zdrową relację ze względu na niskie poczucie własnej wartości, dlatego taką łatwą, kąskiem, brzydko mówiąc, dla nich taką ofiarą jest dziecko, bo dziecko... Co na tu pierdoli? Ona rzekomo ma 20 lat doświadczenia jako psycholog więzienny, co nie? A teraz uwaga, bo koleś, który od jakichś, nie wiem, 4-5 lat się kognitywistyką interesuje, zaora psychologa z 20-letnim doświadczeniem. Tu nie chodzi o żadną, kurwa, traumę. Tu chodzi po prostu o naturalne preferencje. Faceci lecą na laski, które są niedoświadczone i można powiedzieć, że pod kątem stricte seksualnym są czyste, nienaruszone, tak? Ja nie mówię o tym, że się biorą za dzieci, ale bierzcie pod uwagę, że nie bez kozery tacy 30-parolatkowie wolą się zadawać chociażby z 20, tak? Wolą się zadawać właśnie z jakąś 20 i tak dalej, bo wtedy jest wszystko git. Tak? I to jest po prostu pójście za daleko w stronę naturalnych preferencji. Pewne mechanizmy powinny być mimo wszystko hamowane. Tak? Dlatego między innymi, jeżeli chodzi o kraje muzułmańskie, gdzie prawo danego państwa jest bardzo często wręcz zrównywane z prawem szariatu, często faceci są skłonni wręcz, bo tak oczywiście ich świętojebliwy Mesjasz robił, spółkować z dziećmi. Wiecie, Aisha, kto czytał Koran, to wie, o co chodzi, czy tam hadisy. Hi, Aisha, poślubiona chyba w wieku 6 lat, współżycie w wieku 9, czy odwrotnie. Takie rzeczy się właśnie dzieją. Dla nich to jest normalne, tak? I to jest właśnie to, co się dzieje w momencie, kiedy za bardzo te naturalne odruchy pójdą do przodu, tak? Poza tym, no, nie oszukujmy się, jest jeszcze druga strona w postaci właśnie tych dziewczyn. One będą ceniły sobie przeciwieństwo tego, czyli tak jak facet liczy sobie, patrzy sobie czystość, brak doświadczenia, tak dziewczyny będą zwracać uwagę chociażby na doświadczenie, dlatego nawet już w nastoletnich latach wolą starszych chłopaków niż rówieśników. Takie, wiecie, 15-latki o wiele częściej idą w stronę 20-latków niż rówieśników na przykład ze swojej klasy. I to są normalne rzeczy. Natomiast po to są pewne ramy prawne pod tytułem właśnie ten wiek legalnego spożycia, że tak to ujmę, żeby właśnie pewne zapędy, jak pójście w stronę dzieci, hamować. Bo gdyby się tego nie hamowało,
to właśnie działyby się jaja, jak chociażby w krajach muzułmańskich, w takich RPA, gdzie połowę powiedzmy stosunków bez zgody odbywało się na osobach poniżej 17 roku życia, a najmłodsze zgwałcone dziecko miało chyba 6 miesięcy albo tygodni wręcz. Chyba nie muszę tłumaczyć, co się dzieje w momencie, kiedy facet z ponadprzeciętną wielkością przyjacielem, ponadprzeciętną wielkością przyjacielem, próbuje, że tak to ujmę, sprawić przyjemność sobie czymś takim. Znaczy tam w ogóle jest jeszcze dodatkowo mit oczyszczania się z HIV poprzez stosunek z dziewicą, ale to też między innymi jest powiązane z naturalnymi odruchami. Także liczę na to, że zrozumiecie to. To jest bezbronne, bardzo ufne i takie często naiwne. Dalej powraca wątek ideologii Stewarda. No i tutaj, i wiecie, i tutaj równie dobrze mogłaby całą męską populację nazwać właśnie pedofilami, zaburzonymi itd., itd. 20 lat doświadczenia w psychologii więziennej. A takie coś odwaliła. Nie, to jest po prostu niehamowanie naturalnych zapędów, które niestety, ale potrafią krzywdzić. I powiem tak, tak jak przegięcie w naturalnych właśnie odruchach męskich potrafi dziewczyny skrzywdzić, pod tytułem właśnie poprzez takie wymuszone stosunki, bardzo często właśnie też w niskim wieku, tak jak tutaj jest w przypadku Stewarta i tych jego po prostu, nie wiem, fanek, ofiar i tak dalej, nazwijcie to jak chcecie, tak w przypadku lasek, pompowanie ich naturalnego odruchu powoduje to, co mamy obecnie na zachodzie. Laski są roszczeniowe. Laski są roszczeniowe i kończy się to tym, że faceci po prostu nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Po prostu twierdzą sobie, że wolą być samemu, niż użerać się z roszczeniową idiotką. A niestety ryzyko, że się taką spotka, jest coraz większe. Trzeba niestety czekać, aż to wszystko jebnie. Z tego powodu się zastanawiam, czy nie warto by było zagłosować na lewicę, żeby to jebło szybciej. No ale, no cóż. Będzie jak będzie. W kwestii wieku zgody. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. To, że uważasz, że 15 lat to jest źle, to tylko i wyłącznie uzależnione od tego, gdzie mieszkasz i od twoich przeżyć. W innych krajach od 12 lat jest okej. Okay. Według natury, kiedy laska ma okres, więc pewnie 12 lat. Gówno prawda. A, bo nie zmieniłem sceny. Gówno prawda. Żeby z dziewczyną było okej, okay, żeby mogła bez problemu spółkować, nie wystarczy tylko, żeby miała pierwszy okres, czyli tam okolice 12 lat. Ona musi jeszcze wyrobić się płciowo, czyli wiecie, odpowiednie gruczoły w odpowiednich miejscach. Mówię tutaj, wiecie, żeby laska, że tak to ujmę, miała czym oddychać, żeby pewne rzeczy się ukształtowały, barwa głosu i tak dalej, biodra i w ogóle, żeby ona już była w pełni gotowa do tego, żeby wydać na świat potomstwo. Ona musi po prostu dojrzeć. Tak to wygląda w praktyce. A nie, że od 12 roku życia ma okres, czyli wiecie, już tam jajeczka się tworzą, czyli można spółkować. No nie, kurwa, nie. To tak nie działa. A te granice, one są umowne po to, żeby pewne zapędy hamować. W ogóle nie myślisz logicznie. Tak, nie myślisz logicznie, tylko ja myślę logicznie. No, jak laska ma 12 lat, to w mojej głowie jest dojrzała i gdzieś na drugim końcu... To jest taki klasyczny blame shifting. Przerzucanie winy, tak? Ja zrobiłem źle, ty nie myślisz logicznie. To jest twoja wina, że to źle postrzegasz, bo nie myślisz logicznie. Świata też jest legalna. Jesteś zacofana, egoistyczna i samolubna. No i tutaj już można było też to podciąć pod gaslighting. Wiecie, co jest w tym najśmieszniejsze? Że nawet w tym słynnym Meksyku nie możecie sobie jako dorosły facet spać z 12-latką. Dziewczyna musi mieć 16 lat, czyli pani wartą więcej niż w Polsce, no. A granica 12 lat ma zastosowanie tylko jak sam jesteś w podobnym wieku. Stu lubi też rzucać winę na te 12 i 14-letnie dziewczyny, pisząc, że one same piszą, one same wysyłają i podejmują decyzję. Na pewno 12 czy 14-latka jest w stanie podjąć dorosłą i świadomą decyzję na twoim poziomie, Stuart. Powiem tak, ja nie jestem fanem tego, żeby ściągać odpowiedzialności z płci żeńskiej, ale akurat w przypadku dzieci, i to bez względu na to, czy mówimy tu o chłopcach, czy o dziewczynkach, no to tu akurat jest racja. One nie są świadome tego, dlatego odpowiadają za nich rodzice. I tutaj pozostaje pytanie, gdzie byli kurwa rodzice? Że pozwalali na takie gówno. Bo ich zasranym obowiązkiem jest właśnie to, żeby trzymać ich z daleka od tego typu rzeczy.
ale z tego co ja widzę, to wygląda to w praktyce tak. Nie chce im się wychowywać Bachora, bo oczywiście to wymaga wiele wyrzeczeń, dlatego też ja wezmę sobie trochę nadgodzin, dam dzieciakowi nowego strajfona, dostęp do internetu i niech się sam wychowuje na podstawie właśnie takich spierdolin z internetu jak właśnie Stew. Ja w swoim doświadczeniu zawodowym wielokrotnie spotkałam się z osobami, które były sprawcami przemocy. Często powiela się taki schemat, takie osoby po prostu to wypierają. One mówią, że to się nie wydarzyło, że zostały pomówione. To jest taki schemat, który się bardzo często tutaj powtarza. Natomiast no, są też przypadki osób bardzo głęboko zaburzonych, zaburzeniami preferencji pod postacią podobli. Oni po prostu nic złego w tym nie widzą, nie? I tutaj łączy się to z wieloma też zaburzeniami. Następnie powtarza się już chyba trzeci. Znowu pierdoli głupoty. Pedofilia to jest skrajność tak naprawdę męskiej natury doboru płci, doboru partnerki. Czyli młoda, zdatna aparycyjnie, czysta. Tak? Facet nie chce laski, która skakała na męskiej połowie miasta. Bo taka nie utworzy po prostu więzi emocjonalnej. To jest takie podświadome po prostu, tak? Żeby związek się udał, ona musi być zaangażowana emocjonalnie, ale w momencie, kiedy daje do zrozumienia, że ona nie potrafi i po prostu skakała sobie z drąga na drąga, no to nie jest, to już daje do zrozumienia, że nie jest w stanie, tak? Natomiast taka powiedzmy czysta, taka typowo dziewica już jest w stanie, no bo nie miała jeszcze tej silnej więzi emocjonalnej, tak? Do tego stopnia, żeby z kimś pójść do łóżka. A to wymaga więzi emocjonalnej, wymaga zaangażowania emocjonalnego. Nie bez kozery mówi się, że facet współżyje, by się dobrze czuć, a kobieta musi się dobrze czuć, by współżyć. To jest, można powiedzieć, taka typowa ludowa prawda, ale ma ona pokrycie w rzeczywistości. No i niestety, ta niby psycholog pierdoli bzdury. Pedofilia ma tak naprawdę dwa pokrycia. Po pierwsze, niezatrzymywanie swojego właśnie naturalnego popędu w stronę właśnie młodych, niedoświadczonych i tak dalej, tak? To jest jeden przypadek. Drugi przypadek to jest w przypadku izolacji i braku dostępu do uciech. To jest wtedy tak zwana parafilia zastępcza, tak? I bardzo dobrze widać to na przykładzie kościoła. Co mam tutaj na myśli? W kościele panuje celibat. Jeżeli ktoś zostaje księdzem, no to nie może ani uprawiać seksu, ani samemu się zadowalać i tak dalej, i tak dalej. A te naturalne potrzeby mimo wszystko trzeba zaspokajać w taki czy inny sposób. Więc znajdują bardzo często to, co jest pod ręką. A co mają pod ręką? Ministrantów, dziewczynki ze scholi, innymi słowy, dzieci. Czy to chociażby w samej parafii, czy w szkole też. Także to są dwa główne źródła, tak? Pójście za mocno w stronę naturalnych odruchów, czyli po prostu niehamowanie tych swoich zapędów, albo właśnie zastępstwo do zaspokojenia swoich potrzeb. Bo ja wam gwarantuję, że gdyby księża, gdyby ogólnie duchowni mogli sobie bez problemu iść na kurwy, to by problem kościelnej pedofilii zniknął. No, przynajmniej w grubej większości, tak? Bo są tacy, którzy serio idą do kościoła, żeby mieć dostęp do dzieci, ale to jest mały procent z małego procenta, że tak to ujmę. Natomiast większość to jest nic innego jak parafilia zastępcza. I raz w Polsce 15 lat, Anglii 16 lat, Ameryka 18, Meksyku 12 lat. To może Stewart wyprowadź się do Meksyku. Nawet w Anglii, w której teraz przebywasz, Najbardziej aktualne zdjęcie Stewarta wykonane we wrześniu tego roku w Anglii. Zgody jest wyższe niż w Polsce. Swoją drogą jakaś typiara go obejmowała. Ciekawe, czy wie, co on odpierdalał. Kolejny przypadek jest obrzydliwy, ponieważ dziewczyna zabezpieczyła nas na czacie rozbrane zdjęcia, które wysyła... Zdjęcie przedstawia przyrodzenie Stewarta z dorysowaną uśmiechniętą buźką. O ja pierdolę. Czy on serio wysyłał swoją parówkę do dzieci? Nie żeby coś, ale samo z siebie to już jest obrzydliwe. A wysyłanie takie coś do dzieci, to na to już właśnie były paragrafy, które były wcześniej podane przy rozmowie z prawnikiem.
Ja cię kurwa pierdolę. Ja nie mam komentarza. Taka rada jeszcze ode mnie. Nigdy, ale to przenigdy lasy nie wysyłajcie dickpika. Nigdy. Nawet jeżeli was o to poprosi, spróbujcie ją poprosić. Pamiętajcie, że żeby laskę nakręcić, trzeba pobudzić jej wyobraźnię. Niech ona sama fantazjuje o tym, co się dzieje. Tak więc. Także nie wyciągajcie parówy na wierzch z aparatem, tylko spróbujcie jakoś nakręcić. Nie wiem, albo jakąś fabułkę sobie opiszcie fajną, ciekawą, szczegółową. Oczywiście wiadomo, że tam, żeby nie dokańczać tego, żeby mogła sobie coś tam jeszcze wyobrażać, tak? Tak jest, tak właśnie najlepiej pogrywać. I powiem wam jedno, to jest sprawdzone. Stuart. Daj mi jej na imię Agnieszka, połączył mnie z nią Gimper, bo ze wszystkich kanałów zgłosiłaś tylko do niego. I dzięki temu, bo to jest naprawdę ważna cegiełka w tej sprawie. Sam od Agnieszki dowód osobisty, na którym widnieje rocznik 2000, urodzi nami w sierpniu. Dziewczyna poznała Stuarta na jednym z meetupów w 2014 roku. Witam 2014, witamy otwarty! Ja pierdziela, Stuart pewnie myśli, będzie uczta. Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać. Stuart pierwszy raz spotkał się z dziewczynką przed jej 14 urodzinami. To była coś alaratka, czy...? Tak można powiedzieć, no bo to byliśmy wtedy, umówiliśmy się w Silesii, to jest galeria w Katowicach. Poszliśmy tam na kawę, też mam zdjęcie z tego, bo oczywiście znam koleżanką, że hihi, patrzcie, jestem ze Stuartem w kawiarni. Po kawie Stuart zaproponował 13-letniej dziewczynce pojechanie do jego mieszkania. No i pojechaliśmy do niego, bo cel był taki, że pooglądamy Grę o Tron. Zrobiła mu wtedy nawet zdjęcie z ukrycia w taksówce, a w mieszkaniu się z nią namiętnie całował. Tam jak byłam już u niego, no to wyszło, że się całowaliśmy. No to już mamy problem, w sensie inaczej. Jeżeli Stuart nie ma obywatelstwa polskiego, no to nic z tym nie zrobią. Może se siedzieć w tej Anglii i tyle, nie? Ale jedyne, kogo mogą pociągnąć, to co najwyżej osoby, które o tym wszystkim wiedziały. Czyli między innymi chociażby Dubiela. Nie uprawialiśmy, nie robiliśmy nic takiego, no ale całowaliśmy się dość sporo. Bartonowi nie przeszkadzała 8-letnia różnica wieku, aby spotykać się z dzieckiem na randki. Na oficjalnym zapisie rozmów z WhatsAppa nawet pytał się o wiek przed spotkaniem. Dziewczynka mając wtedy jeszcze 13 lat napisała mu, że ma 14. Tak czy siak nie przeszkodziło mu to w podaniu jego adresu w Katowicach i pisanie leksów pokroju: chciałbym, żebyś usiadła między nogami i się tulnęła. Psz, nic nie powiedziałem. Ale gdzie ten buziak? Obojczyk już bardziej niż usta. Kółko słodkie, jeszcze ja to już też co. Ej, to wygląda, pomimo tego, że to jest tam, wiecie, przezroczyste i tak dalej. To wygląda jak archiwalny zapis, w sensie, wiecie, robicie kopię danych ze swojego profilu na Facebooku pod tytułem wstawione posty, zdjęcia wysłane i tak dalej, wiadomości and shit, nie? I tyle, nie? Takie rzeczy, no ale wiecie, o co chodzi. Podniecąco. Ich romantyczne spotkania były przeplatane obrzydliwymi snapami od Stuarta, gdzie był nagi i pisał: leżę i czekam, hej kotku. Wysłał nawet kurwa swojego polskiego pingwina do 14-letniej Wicki. Psz, ja pierdolę. Nienawidzę kurwa tego tematu. Zrobiłem mały research i Stuart podobno... W sumie się nie dziwię. ...się wrzucał też posty na Instagrama, gdzie widać, że ma dokładnie taką samą budowę ciała. Jeżeli spojrzymy sobie na pokój, który widać w tle na tych snapach, to jest... Zwyrolski snap Stu. Zdjęcie z galerii sukanek. Na IG Stu w tle widać ten sam pokój. Snap story sukanek. Mieszka ze Stu w Kato. Jego stare mieszkanie w Katowicach. Masz może jakieś nowe zdjęcia dla mnie? Na snapie już się sexy zdjęć spodziewam. Ciekawe to, Stuart utrzymywał kontakt z tą dziewczyną przez wiele lat i napisał nawet do niej w 2020, już przed swoim odejściem z internetu, i próbował odnowić kontakt. Znowu do niej zarywał, ale dziewczyna go zgasiła tekstem: zawsze mnie traktujesz jako obiekt seksualny. Ale czy Stu kiedykolwiek nie traktował swoich widzek jako obiekt seksualny? O, ciekawie się. Sprowadzenie nastolatek do swojego mieszkania stało się u niego standardem. Kolejna dziewczyna, którą nazwiemy Maja, zamieszkała nawet u niego na miesiąc. Jest z 99 rocznika. Ja pierdolę. 14-15 latka, kurwa? Mieszkała u obcego chłopa? Jeszcze raz się zapytam, gdzie byli kurwa rodzice w tym momencie? Czy rodzicom się kurwa chociażby na chwilę lampka nie zapaliła, że... To jest trochę dziwne, żeby dorosły chłop chciał mieszkać z 15-14 latką? Szczerze? Ja bym od razu pojechał właśnie spotkać i by, nie wiem, i bym powiedział, że ma się odpierdolić. A jeżeli nie, no to powiem wprost, że tutaj były jakieś właśnie te propozycje z artykułu 200a. Miał wtedy 15 lat, więc w teorii była... No, dobra. No to niestety by nie dało rady. Oj. Legalna, ale po co odpierdolić? No ale to i tak nie zmienia faktu, że to jest raczej trochę słabo.
No, na moje 15-latki nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte, przynajmniej płciowo. Bo psychicznie? No, nie wiem, czy obecnie większość lasek jest w ogóle rozwinięta psychicznie, ale... No nieważne. Przechodzi ludzkie pojęcia. Dziewczyna na swoim asku udostępniała wiele zdjęć z mieszkania youtubera i odpowiadała na pytania, które go dotyczyły. Była tam również transparentna ze swoim wiekiem. Ale puszka Pandory znalazła się w ich wiadomościach prywatnych na Messengerze. Jak już u niego często przebywała, to Stu wielokrotnie próbował się do niej dobierać. Ledwo się przytulić dasz. Wstydzio z ciebie straszne. Dresy związane jak na klucz na pasie, żeby nawet paluszek mu się nie zmieścił. Niech ktoś kurwa spróbuje pisać, że miała 15 lat i była legalna. Bo potem ciągle naciskał na Założę się, że znajdą się tacy. Założę się, że znajdą się tacy, którzy będą próbowali to kwitować. Nie? To jest takie, wiecie. No, także... Spotkania prosił ją o zdjęcia, a jak już do niego przyjeżdżał, to potrafił robić jej zdjęcia z ukrycia. Nie mam pojęcia, co on za potajemne zdjęcia robił i mnie to przeraża w tym momencie, wiesz? Po raz chciał spać obok niej nago. Będzie ci przeszkadzać, jak śpię nago? Serio? Wyśpię się na kanapie. Nie możesz, chcę, żebyś spała ze mną. Na kanapie pośpię. Jak to wam się nie wydaje zbyrowskie i obrzydliwe, żeby spać nago przy nowo poznanej 15-latce i naciskać na to, mimo że ona nie jest zainteresowana, to wam rozwali łeb. Myślałem, że może... Czekaj, co to tam było? Spać nago przy nowo poznanej 15-latce i naciskać na to, mimo że ona nie jest zainteresowana, to... Nie, Konopski, to nie jest kurwa gwałt. Gdyby do czegoś doszło, to tak, jak najbardziej. Ale jeżeli on by tylko leżał, to nie byłby gwałt. Fakt faktem, byłoby to naprawdę pojebana rzecz, byłoby to niemoralne, byłoby to obrzydliwe, ale nie gwałt. Tak więc uważaj na tego typu rzeczy. To wam rozwali łeb. Myślałem, że może ktoś cię zgwałcił. Nie chcę o tym pisać. Dobra. Co się stało? Dostał ci na siłę? Pocałował, jak byłaś pijana? Jak nie, to chyba nic strasznego, chyba że na przykład obudziłaś się i wbił konia obok ciebie. Dziewczyna ponownie odpowiada, nie. Ja pierdolę. To jest już kurwa chore. Co o tym gadać? Na co, Stu? Na szczęście się nie obudziłaś, jak ja robiłem. Nie mogę robić, jak śpisz. Dziewczyna wtedy nawet nie zrozumiała, że temu zbrodniarzowi chodziło o masowanie się do jej osoby podczas, kiedy spała. Zresztą, kto normalny żartuje w sytuacji, kiedy pada temat gwałtu? Czy Maju wyszła również niepewność siebie oraz... Zazdrość Stuarta. Gdy dziewczyna wspomniała o tym, że lubi jakiegokolwiek innego youtubera, ten od razu przechodził w tryb ofensywny. A co, piszesz z nim? Podoba ci się? Okej, to nie przeszkadzam wam. Widocznie miała prawo mieć kontakt tylko ze Stuartem. Ojoj. Stuart lubił nazywać swoje małoletnie fanki kotkami i nawiązywać z nimi bliższe relacje po tym, jak zrobili sobie zdjęcie albo spotkali się na meetupie. Dokładnie taką sytuację miała kolejna dziewczyna, czyli Iga. Z 2001 rocznika, bo podczas kiedy miała 14 lat, Stu oferował jej spalnie w tym samym pokoju hotelowym. Dziwił się, że ta nie chce do niego przyjechać na dłuższy czas. Dziewczyna mu nawet odpisała, mam 14 lat bez przesady. Najfajniej by było się położyć i oglądać film. Możemy oglądać, ale wiem, że przyjemność sprawiłoby ci spędzanie czasu ze znajomymi, a nie z 14-letnią gówniarą. Bardzo mądra dziewczyna. Ale jeśli myślicie, że Stuart zrobił jej... No właśnie, tu plus jeden. Bardzo mądra dziewczyna. Już wystarczająco kompleksów, to niestety było jeszcze gorzej. Iga z racji na swój 14-letni wiek była bardzo szczupła i typ jej potrafił stwierdzać akcję. Jakby były 3 stopnie, to miałabyś pierwszy. Na pewno masz. To nie jest normalne, żeby myśleć, że jak teraz wyglądasz, to jest normalne. Ciekawe, to sukanek podzieliła się na... Kiedy ja w tym momencie wyglądałam tak, miałam straszne problemy z zaburzeniami odżywiania przez tego człowieka, które do tej pory się za mną ciągnął. Miałam pełno kompleksów, byłam poniżana, wyśmiewana i coś takiego jak poczucie własnej wartości u mnie nie istniało. Czekaj. Sukanek. Czy ona tutaj takie, wiecie, softy, czy tam bieliźniane foty wysyłała? Obraz jest rozmazany, aby... Poczekajcie chwilę. No, żeby zasłonić niepożądane treści. Dotknij, aby wyświetlić podgląd. Aha. No, czyli podejrzewam... A nie widać po tym, żeby tam było coś, ale widać, że jest jakieś chyba bieliźniane. No cóż. W twoim story, jak Stu cisnął ją, że mogłaby wyglądać szczuplej, że jest gruba... Serio? Ona tutaj jest wręcz chuda. Jeżeli miałaby być jeszcze chudsza, to ona by była kurde szkieletorem. Ja się nie dziwię, że ona mogła popaść w jakąś anoreksję. Bo tutaj już widać jakieś zalążki pod anoreksję. Masakra. Się to poważnie na jej zachowaniach odżywiania. Też jak spojrzymy na postać Fagaty i tą tonę operacji plastycznych, to mimo, że była naprawdę ładną i naturalną dziewczyną, wpadła w masę kompleksów, które chciała za wszelką cenę... No... A to jest dziwne. Ukryć. Czy to przez związek ze Stuartem? Ciężko stwierdzić. Oprócz dziewczyn, które wam właśnie wymieniłem, wciąż... W sensie to jest dosyć mocno sugestywne, wiecie, jak macie tutaj chłopa, który... Inaczej, to jest ten sam case, co w przypadku Freeza i Versów, nie? Verso też, kurde, zrobiła sobie cycki, zrobiła sobie jakieś tam włosy, zmieniała sobie te włosy, jak zauważył, że na przykład mu się nie podoba i tak dalej, to powiem tak, no nie ma co się dziwić, chciała mu się przypodobać, bo wie, że ma do czynienia z zajebiście wartościowym chłopem, który wszystko jej będzie w stanie zapewnić, tak?
Także no nie ma co się tutaj dziwić. Natomiast podobna rzecz była właśnie chociażby z Fagatą i Stu. No, ona nie ukrywała z tym, że to jest jej plan B i będzie chciała ten swój plan B za wszelką cenę podtrzymać. No ale mam wrażenie, że ona później szukała sobie też jakiejś odskoczni, nie? Chociaż to jest Fagata, to jest, wiecie, że tak to ujmę, łasa na pewne rzeczy, więc trzeba też brać to pod uwagę, że mogła tutaj trochę, tak wiecie, farmazonić. Pozostaje kwestia 13-latki, o której Słuchanek nagrała te słynne stories. Kłamie po mnie na temat tego, czy zrobił komuś krzywdę. I to nie chodzi o osobę pełnoletnią, tylko o osobę niepełnoletnią. Chodzi o osobę, która miała bardzo mało lat. Udało mi się dotrzeć do tego, kim jest ta dziewczyna. Jednak ze względu na swoją aktualną pracę nie chce ona w tym uczestniczyć. Dotarłem jeszcze do innej dziewczyny, która posiada całą kryptę na stylu i zgra... No i to jest właśnie między innymi tego typu rzeczy, nie? Tutaj takie tłumaczenie, że to przez moją aktualną pracę i tak dalej. Gówno prawda. Ona by na tym mogłaby zyskać i to dużo. Ona się po prostu boi, co ludzie, że inaczej, ona ma taki wewnętrzny strach, że jej się może, że ludzie po prostu ją zaczną, ją zjadą, tak, masowo zjadą. Bo wiecie, bo to jest od Sukanek, Sukanek miała łatkę chorej psychicznie i tak dalej, będą kojarzyć z chorą psychicznie laską, bla, bla, bla i takie, wiecie, takie kurwa nakręcanie się, tak? Bardzo często ofiary, które padały, które właśnie były ofiarami tego typu zdarzeń, właśnie pedofilia, gwałt, wieloletnia przemoc i tak dalej, one mają przeświadczenie, że jeżeli komukolwiek o tym powiedzą, no to zostaną wyśmiane. Że często nawet pojawia się taka myśl, że one wręcz na to zasłużyły. Że musi być jakiś powód, że tak zostały potraktowane, że może nie były wystarczające, że może były złe i tak dalej. To się nazywa wyuczona bezsilność i to jest niestety bardzo, ale to bardzo zły skutek wynikający chociażby z kobiecej emocjonalnej natury. Tak więc, no, warto coś z tym by było zrobić, ale nie na zasadzie, że ej, że każdy, kogo się oskarży, będzie z góry wsadzany, chyba że udowodni swoją niewinność. Tak, udowodni, że była zgoda. Gdzie laska nawet nie musi udowadniać, że my się znaliśmy. Przecież ja nawet miałem taki case, że typiara, którym nigdy na oczy nie widziała, rzuciła przeciwko mnie akt oskarżenia. Że wiecie, że niby gwałt i tak dalej. Sprawa oczywiście zdechła, bo nie było nawet dowodu na to, że do czegokolwiek doszło. A teraz wyobraźcie sobie, że poszedłby ten projekt lewicy. Ja bym musiał się tłumaczyć, ja bym musiał udowodnić wręcz przed sądem, że do niczego nie doszło. Bo to w zasadzie by było, wiecie, domniemanie braku zgody na seks, czyli domniemanie winy. Udowodni, że zgodziła się albo jesteś winny. I nikt by nawet nie brał pod uwagę tego, że nawet się nie znaliśmy. Także no, pojebane to wszystko. A jego przytupasu, jednak dalej boi się ją ujawnić. Może po moim filmie zmieni zdania. Wciąż bardzo wiele wątków nie zostało odkrytych i to tych najważniejszych. Z tego miejsca mogę wam nawet zagwarantować autentyczność czatów Oli z tego słynnego wywiadu z Woltorem, który zresztą został zrobiony w ogóle, no... Tragicznie zaszkodził sprawie i odstraszył inne dziewczyny, zostawiając po sobie wiele znaków zapytania. A to nie jest ta, do której się odzywał Gimper odnośnie tego, że ona chce do niej przyjechać, żeby zalogowała się na komunikatorze, żeby sprawdzić autentyczność tych właśnie screenów, które ona wysyłała do Gimpera? I bardzo ciekawym jest to, że ona mówiła o, że tam ona miała kontakt z youtuberami, czyli wiecie, więcej niż z jednym, nie? Ciekawi mnie to, dlaczego była w stanie powiedzieć o Stu, który w tym wszystkim był bardzo łatwym celem, który wiadomo, że on się nie odszczeknie, ale na przykład innych youtuberów, który zrobił o wiele większą szkodę, już nie, bo się tam na przykład boi czegoś, nie? Myślcie. Pytania i niedopowiedzeń. Gratuluję bardzo za koncertowe sprawy i uwierz mi, że było bardzo blisko do wycofania się wszystkich dziewczyn, bo chciałeś być pierwszym, który opublikował swój... Prosiliśmy z Sylwestrem o zaczekanie z publikacją, żeby nie zaszkodzić sprawie. Niestety prośba nie została wysłuchana. Materiał. Ojczak tam między innymi powiedział, że nie chce zradać kolejnych pseudonimów ludzi, którzy są w to zamieszani. Więc pojechałem do niej kilkaset kilometrów, rozmawialiśmy przez kilka godzin i dostarczyła mi materiały na Werteza, pseudonimów ludzi, którzy są w to zamieszani. Więc pojechałem do niej kilkaset kilometrów, rozmawialiśmy... Ty, ale patrzcie, kurde, jaka zadowolona, że tu foteczka. Nie? Widzicie, o co tu chodzi? Ona atencję chciała. Ona chciała atencję, nic więcej. Tak? Po to to zrobiła. Wiecie, tutaj jaka uchachana, że focia z konopem.
tutaj poszła też taka uradowana, u Boxdela też taka patrzyła z taką z nieukrywanym uśmieszkiem. Ewidentnie widać, że ona chciała po prostu na tym zyskać. Wiecie, zasięgi, tak? Nie to, że ja kwestionuję, że nic jej się nie stało, ale to jest dosłownie plucie na osoby, które mają w wełbie wewnętrzny rozpierdol. Które przez lata zmagały się z tym, że nie chcą nikomu powiedzieć, bo boją się, że zostaną po prostu wgniecione w glebę. A ta sobie przychodzi z takim podejściem, ojej, będę sławna. I dosłownie, i poniekąd w przenośni robi to, co Gargamel swojej byłej. Przez kilka godzin i dostarczyła mi materiały na Verteza oraz na Boxdela. Nie pasuje mi tutaj jedna kwestia, bo dzień po spotkaniu nagle wycofała się z publikacji jej czatów z Boxdelem, a dwa dni temu wstawiła z nim filmik, gdzie Michał tłumaczy się z całej afery. W wywiadzie Motora Ola mówiła, że z Boxdelem była gruba drama, przez którą miała próby i wszystko przez to, że wyciekło jej intymne zdjęcie, które... Tak. Wysłała do Boxdela. Dalej powiedziała, że nie wierzy temu influencerowi, że on tego nie rozesłał dalej i nie poda jego nazwy, bo boi się o swoje bezpieczeństwo. Ja byłam po uszy zakochana w pewnym youtuberze, którego ksywki nie będę wymieniać ze względu na moje bezpieczeństwo. W konwersacji z jedną z dziewczyn, z którą pisał Boxdel, wysłał tam też tak zwanego softa Oli. Kiedy odmówiła mi publikację konwersacji z Boxdelem na Messengerze, to wysłałem jej to na dowód i zapierała się, że to był fake. A dzień przed odpowiedzią Boxdela, jak Ola do mnie zadzwoniła podczas nagrywania odcinka, też jej o tym wspomniałem i dość mocno się zbulwersowała. A co w kwestii tego, że rozsyłał twoje softy do innych twórców? Ty wiesz, że pokazała nagranie ekranu z tym, jak on to wysyłał dalej, nie? A teraz na odcinku Boxdela padł tekst, że oni to już dawno sobie przegadali i wszystko jest już ogarnięte. Oczywiście, że to jest ściema. Tu trochę zasięgów u Wontora. Tutaj z Konopem, wiecie, foteczka, hihi i tak dalej, wiecie, oznaczają, że Konopski, no to też, kurde, dużo osób do niej wbije i zbustuje Instagrama, tak? Tutaj u Bombela też, kurde, zrobi sobie ten. Też sobie zrobi... zasięg. Tak. Razem z Olką porozmawialiśmy na ten temat. Było mi w chuj głupio ogólnie przez to, bo mieliśmy dobre relacje z Olcią. Zawsze była dla mnie git, a ja młodzieńczą głupotę. I za to też jakby nawet teraz publicznie bym chciał cię przeprosić. Bo... Nie mam sprawy. Uzel też przez wiele lat w konwersacji zapierał się, że tego nie rozumiem. Skąd nagle taka informacja, że dawno temu topór został zakopany? My to przegadaliśmy dawno temu, jakby topór jest już naprawdę dawno temu zakopany. Dawno temu, czyli chwilę. No właśnie. Przed nagraniem tego odcinka? W każdym razie spoko, że po latach się przyznał, chociaż uważam, że zrobił to tylko po to, żebym ja pierwszy wam o tym nie powiedział. Całkiem sprytne, ale tonący brzydwie się chwyta. Ludziom też nie do końca spodobała się narracja w nowym odcinku Boxdela, czyli to wszystko to były żarty i inne czasy. W kontekście ich relacji z Boxdelem i czasów teamspeakowych, rzeczywiście community było toksyczne, na YouTubie był dziki zachód, bo nie było tam jeszcze setek milionów złotych budżetów reklamowych. No właśnie. Tak długo, dopóki nie było właśnie influencer marketingu, YouTube był, no można by powiedzieć, że taką trochę taką cyfrową dziczą. Każdy robił co chciał, każdy działał w dużej mierze bez konsekwencji i tak dalej, tak? Ludzie nie musieli się hamować z różnymi bluzgami, inne takie ciepecie, co chuja gniecie. A Boxdel był młodym gościem, chociaż dla wielu osób w internecie to... Takie były czasy, taka była konwencja, tak się pisało, takie były żarty. Buxton. Wciąż nie jest żadna forma wytłumaczenia. Czy to oznacza, że jej wiadomości ze Stu to też były inne czasy i żarty? Bo trochę ma to taki wydźwięk, jak robić 40-minutowy filmik o obrzydliwych wiadomościach Stewarta, a teraz się okazuje, że te z Boxdelem to były tylko żarciki. Ola w wywiadzie Montora powiedziała, że nie wymieni sobie Boxdela, bo boi się o swoje bezpieczeństwo. W rozmowie ze mną też mówiła, że się boi i nie rozumie, dlaczego ja się niczego nie obawiam. Jakby mafia Minecraftowców miała mnie... No właśnie. No w sumie to swego czasu nawet Rok podsumował, że kurde Konopskiemu i Wardendze to mogą co najwyżej chuja oblizać. Jakby co by się miało stać Wardendze i co by się miało stać Konopowi? To nie jest jakaś mafia po drugiej stronie, tylko to są p***y z Minecrafta. O sprawie Michała w szczegółach. No właśnie. No tutaj Rok pięknie podsumował. I najgorsze z tego wszystkiego jest to, że dużo osób Roka za te zdanie zjechało. Na TikToku głównie, tak? Bo ja już widziałem to. Ja nie rozumiem. Gość tutaj mówi, że to są po prostu płotki, które można bardzo łatwo skosić z internetu. A gości mówią, że chuja się znoją i tak dalej. Najśmieszniejsze jest to, że to mówią osoby do gościa, który na YouTubie, na samym YouTubie siedzi dłużej niż większość z nich w ogóle żyje. Chodzi po tym globie. I oni mają czelność mówić, że on się nie zna. No błagam. Dopiero powiedziała mi na żywo i wtedy przekazała na jego temat materiały. Co ciekawe, to w konwersacjach ze swoimi znajomymi jeszcze w 21 roku potrafiła go dosłownie nazywać p***lem i zastanawiać się, kiedy go wywołam z fejmu. Na tym screenie do znajomego, nie wiem czy celowo, ale pomyliła się z wiekiem, bo Boxdel miał wtedy 17 lat, a ona miała 13. Ale teraz nagle całą winę zwala na Verteza, czyli minecraftowego youtubera. To go też się bał? A wbrew pozorom to, że on miał 17, a nie 19, zmienia nieco postać rzeczy.
Bo pomimo tego, że 17-latek już może karnie odpowiadać, to w przypadku kontaktów z 14-latką ciężko by było w takiej sytuacji zarzucić jakiekolwiek akty związane z pedofilią. Chociażby dlatego, że on też jest, nie jest osobą pełnoletnią. I tutaj troszeczkę sprawa się robi nieco bardziej zawiła. W Minsk-Sypi. Dowód Kuberta zawrócimy za chwilę, bo okazało się, że on też jest oblechem. Internet nawet zaczęły pojawiać się całe kompilacje, jak Ola zaprzecza sobie wszystkiemu, co powiedziała na wywiadzie u Wontora. Byłam po uszy zakochana w pewnym youtuberze i fakt, że dzieliły nas tylko 4 lata spowodowało, że mieliśmy ze sobą bardzo dobry vibe. Bo oni wiedzieli, ile ty masz lat. Tak, oni wiedzieli, oczywiście, że wiedzieli. Nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Przecież nie wszyscy wiedzieli, nie ma w ogóle żadnej na Facebooku, miałam ile mamy lat. Ja w opisie nawet na YouTube miałam ile mam lat. Byłaś poniżej. Ewidentnie widać, że ona cieszy się z tego, że dostanie atencję, że dostanie zasięgi. Widać po prostu po jej mowie ciała, tak? 15 roku życia. Definitywnie poniżej. O, widzicie, takie uśmiechy, takie hehehe. Tak się zachowuje osoba, która przypomina sobie o jakichś traumatycznych przeżyciach? No nie. Zazwyczaj jest to taki, wiecie, przyciszony głos, taki, wiecie, łamiący się. Bo jeżeli ktoś przytacza sobie jakieś traumatyczne zdarzenie, to pojawiają się właśnie głębokie emocje i albo jest po prostu takie, no bo i taki, wiecie, i taki płacz się nagle zaczyna. To jest najczęstsza reakcja na to, jak ktoś sobie przypomina o czymś traumatycznym. Zwłaszcza u kobiet. A tutaj takie ucha, ha, hi, hi. Haha, beczunia z tego, że miałem kontakt, że pedofil chciał mnie wyruchać. Taka beczunia? No ewidentnie widać, że ona się cieszyła z tego. No i razem z tobą porozmawialiśmy na ten temat. Nie, bo ani jedna i drugi nie chciał tego przyznać. Było mi głupio ogólnie przez to, bo mieliśmy dobre relacje z ojcem. No ja po prostu przyznałem, ja mi co takie rzeczy mi obiecywał, no bez kwestii mam myślę. No a fakt, że sobie zaprzeczała, to właśnie służyło temu, żeby ona sobie mogła zdobyć zasięgi. To był jej główny zamysł. Nawet teraz publicznie musiał się przeprosić. Nie ma sprawy, no to była dosyć gruba drama, przez którą właśnie miałam próby. My to przegraliśmy już dawno temu, jakby to powiedzieć, już naprawdę dawno temu zakopane. Dzisiaj nie wiem, kto to są zdjęcia, jeśli nie wiem. Ja znam, bo mówię, że są, jestem też nie ma tego, więc... Do wątku Boxdela i jego odpowiedzi jeszcze wróci... Dobra, małe ZW, bo muszę z psem wyjść na chwilkę. Tak więc ja tutaj zrobię małą pauzę i za chwilkę wracam do nagrywek. Dobra, jestem. No i wracamy do naszego oglądania. Ale na razie zostajemy jeszcze przy Stuartie. Sue był współzałożycielem agencji Spotlight, która stworzyła Team X. Team X był określany jako family friendly content i był często porównywany do ekipy. Agencja znała swoje... Dlatego w agencji była Natsu, która była znana w dużej mierze z tego, że występowała w seriale Szkoła, znaczy paradokumencie Szkoła. I nie oszukujmy się, miała kilka scen o wydźwięku mocno erotycznym. Nie, że jakieś typowo tam rozbieranie się czy coś takiego, ale był wydźwięk po prostu, że jakieś wiecie, że chce po prostu kogoś tam i tak dalej. Współzałożycielką jest Weronika Bielik, która ma jakby nie patrzeć swoją wersję OnlyFansa, czy też miała. Teraz raczej wątpię, jak jej, powiedzmy, cycki wyciekły. Nie w takim sensie, że zdjęcia, tylko, że któraś tam w tych jej wkładek po prostu chyba zaczęła przeciekać, się uszkodziła czy coś takiego i musiała po prostu je usunąć. No cóż, przykra sprawa. No i na co też przy okazji występowała na kamerkach też, co też akurat wyciekło. Przypominam, że to są influencerzy, którzy trafiają głównie do dzieci. Przypadek? No kurwa, nie sądzę. Grupę docelową, co widzimy na ich stronie, bo znajdziemy tam produkty takie jak zeszyty. No właśnie, kurde. Ej, to jest w ogóle śmiech na sali, tak? 6 zeszytów, 32 strony za 63 zł, rozumiecie to, kurwa? Za 63 zł. Ja pragnę przypomnieć, że już nawet zeszyty ekipy były tańsze. No dobra, wiadomo, kalendarze, plan lekcji i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcie Polaroid z oryginalnym autografem. Ale no błagam, za 63 zł taki zestaw. Do szkoły, opaski, gum... Ja pierdzielę, gumki za 3 dychy, takie wiecie, na nadgarstek. Ja pierdolę.
Ej, oni naprawdę przeginali z tymi cenami. Do włosów, kredki, górniki, kosmetyki, mgiełki, pomadki czy koszulki z edycji Patrycji Bołczanow. Wow, mega. Organizowali oni też wydarzenia, koncerty czy obozy Teamu X, które cieszyły się ogromną popularnością wśród dzieci. Te dzieci na tych obozach nawet potrafiły ukręcić im dramę na TikToku, bo płakały, że inne... Ej, ja pamiętam to akurat. Dzieci były faworyzowane. Nie story, bo moi niezgrzeszone osoby wyszły do pokoju i teraz każdy płacze. Pokazuję wam to wszystko, żebyście mieli świadomość, do kogo był kierowany ten content. Wiem, że ten film obejrzy sporo rodziców i chcę, żeby mieli świadomość, co ich dzieci oglądają w internecie. Bo po wybuchu tej całej afery postanowiłem rzucić okiem jeszcze raz na treści. A ja ci powiem jedno, Konopski. Jeżeli były dzieciaki, które były dopuszczone chociażby do stewarda, żeby jedna, kurde, wręcz 15-latka mieszkała z jednym z nich przez miesiąc, to możesz sobie zadać pytanie, z jakim pokoleniem rodziców mamy, kurwa, obecnie do czynienia. Obecnie mamy do czynienia z takimi rodzicami, którzy wolą Bachorowi dać iPhona, dostęp do internetu, żeby mieć święty spokój, tak? Bo im się wydaje, że spłodzenie dzieciaka to jest jakieś wielkie, kurwa, osiągnięcie. Nie. Prawdziwym osiągnięciem jest wychowanie takiego dzieciaka na wartościową osobę. W przypadku laski taka, która nie będzie uszkodzona, która nie będzie się kurwić na prawo i lewo, a faceta, który będzie odnosić sukcesy. Ale prawda jest taka, że obecne pokolenie dzieciaków to jest po prostu zniszczone właśnie przez internet, przez to, że większość swojego życia, czy to towarzyskiego, mniej czy bardziej, to wolą po prostu zostawić w ręce internetu, w ręce youtuberów, tiktokerów. By sami mieli chwilę odpoczynku, bo oni zapierdalają po 12 godzin i tak dalej. Wiem, że może troszeczkę zacznę gadać typu jak jakiś boomer i tak dalej, ale jakieś 30-40 lat temu nie było internetu. Nie był on tak dostępny jak teraz, że każdy z urządzenia w kieszeni może po prostu mieć dostęp do internetu. I co? I jakoś ludzie się wychowywali, jakoś ludzie dawali radę, jakoś ludzie potrafili być zaradni. Faceci byli męscy, kobiety kobiece. A teraz przez to, że po prostu jest ten dostęp do internetu coraz bardziej, no to wszystkich to po prostu wywraca do góry łbem. I potem zdarza się właśnie grupka influencerów, którzy to bezczelnie wykorzystują. Jakie wypuszcza Team X? Mamy tam wyzwania typu Kiss, Mary, Kill, które szybko zmieniły się w Mary, Kill i z kim dziewczyny by chciały cimsi rinci. Kto z kim chce się przespać? Kto ma najlepszą dół? Gry typu źle odpowiesz, równa się, rozbrasz się. Tinder w prawdziwym życiu. Czy szczucie tych dzieci półnagimi zdjęciami na miniaturkach? Dobrze się zaczyna jak na content dla 10-latków, co nie? Ale to początek, bo mamy też te dyski z tekstami takimi jak jestem Natsu, jestem bad bitch. Team X to wilki, znów widzę szpilki, za czarem oglądają nawet minifisie. Wróciłem z siłki, ty masz urodzinki i wiesz co będziemy robić cały dzień. Mamy byłego chłopaka Natsu, który w swojej piosence nawija o skończeniu wspomnienia swojej matki. Teledysk przedstawia panie trzęsące czterema literami w tak obsceniczny... Konopski, serio, obsceniczny, cenzurujesz? To nie jest żaden wulgaryzm, nie jest nic nacechowane erotycznie i tak dalej. To jest słowo, to jest normalne słowo, tak? No już nie bądźcie, kurwa, tacy przewrażliwieni. No tak, cyferki. Mamy Paulinę Hornik, która śpiewa do dzieci o Waleniuszów i wije się na klipach w erotycznej bieliźnie. Mamy sobie, który nawet nie wiem do końca, z której edycji Teamu X pochodzi, ale wiem, że śpiewa, działam na nią jak otwieracz, nie będziesz moją Bibi, mogę cię najwyżej je. Patrycję Bołczanow, która pewnie musiała nagrywać tego TikToka kilka razy, bo jej wypadł ze stanika. Czy Monikę Kociołek, która stosownie podawa się alkoholem. Ale wiecie, cytując Stewarta, świat jest jaki jest, wina mediów, że naciskają na... A sam poniekąd przyczyniał się do tego. W piosenkach pozwij też piosenkarzy, że promują seks, pozwij musicali, pozwij Google, wyśmieją cię ludzie. W końcu nawet kurwa współzałożycielka i udziałowiec tej agencji, czyli Weronika Bielik, która prowadzi coś na wzór gdzie normalnie ma widoczne sztuki, rozpięte... No, mówiłem o tym. Te spodnie czy bieliznę, która wygląda jakby miała przeźroczystość ustawioną na 40%. Ale content Fagaty to szczerze zwalił mnie z nóg, bo odpaliłem jeden jej filmik przed 2 lat, a przypomnę, że to było rok przed jej kontrowersyjną współpracą z płatkami Teamu X dla dzieci. A w tym Q&A znajdziecie pytania takie jak... Ty ostatni raz uprawiałaś miłość. Czy uważasz, że sztub to normalna sprawa? Ja pierdzielę.
Uważasz, że uprawianie seksu bez związku jest dobre? Czy uprawiałeś kiedyś seks bez zabezpieczenia? Jakie najmłodsze facetom uprawiają seks? Po co chcesz mieć takie duże p***ie? Czy zrobisz na sesję? Udawałeś kiedyś, że ci dobrze podczas stosunku? Czego czy ci bolą? I zapewniam, że takich odcinków znajdziecie u niej całą masę. Już nawet nie poruszam jej hitów takich jak OnlyFans, Alinia kosmetyków Fagaty, czyli ja pierdolę. I Princess by Fagata, czy inne edycja, są w dalszym ciągu promowane obok takich gwiazd Teamu X jak Natsu, Julia Żugaj czy Vicky Gabor, których widownia to głównie młode dziewczynki. Bo jeśli spojrzycie na Instagramie uczestniczek Teamu X, to czekają was właśnie zdjęcia, które są tak s***ane, że naprawdę zostawiają tam masę komentarzy typu no. Te. I już dawno doszliśmy do tej sytuacji, że zaczęto to normalizować. A ja wam powiem jedną rzecz. Feministki w latach 80. Robiły oficjalny protest przeciwko filmom dla dorosłych. Bo zauważyli, że to jest nic innego jak uprzedmiotowienie kobiet. A mówimy o latach 80. A teraz 40 lat później co się dzieje? Laski same siebie uprzedmiotowują i próbują się jeszcze usprawiedliwiać z tego. Że jeżeli tego nie akceptujesz, to jesteś jakiś niedojrzały, że jesteś jakiś, cofnij się do średniowiecza i tak dalej. Pomijając kwestię, że oprócz wiadomo, że tam to ma być to pejoratyw, bo wiadomo, katuje łobstwo i tak dalej, to ja pragnę zwrócić uwagę, że w okresie średniowiecza był największy postęp technologiczny chyba w dziejach ludzkości. Jeden z największych postępów technologicznych właśnie w średniowieczu. Przypadek? Nie? Także chyba co niektóre sobie nie zdają sprawy o tym gadaniu z cofaniem się do średniowiecza, nie? Natomiast mogę się założyć, że te same feministki, które właśnie te 40 lat temu protestowały przeciwko porno, idę o zakład, że teraz to one mogłyby się co najwyżej w grobie przewracać, widząc to, co teraz się dzieje. Laski same pchają się do tego. I najgorsze jest to, że im się wydaje, że to nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji. A później następuje zderzenie z rzeczywistością, dla nich bolesne jak zderzenie z pociągiem. Ciekawe, czy lubisz coś innego. Wiesz, co no. Mam na myśli, niegrzeczna dziewczynko. No. Piękna dziewczyna, ale bym ci tam pod siedzenie wibło. W ogóle to jest kurwa żałosne, żeby takie rzeczy w DM-ach pisać. Dajecie kurde tym darmową atencję. I im bardziej się wydaje, że ona powinna iść w coś takiego i to ona ma takie przeświadczenie, że dużo spermierzy zwracają na nią uwagę, w takim razie ona jest wartościowa, zasługuje na więcej niż jest. Jej ego wypierdala w kosmos. Nie róbcie tego. Ja, ale by się jeba. Idealne do dzięki, ale bym Jeśli myślicie, że nic więcej was nie zaskoczy, to wyobraźcie sobie, że Spotlight Agency do randkowego odcinka Teamu X zatrudniło panią, która występuje w filmach dla dorosłych. I nie, to nie było Ghost, tylko Team X2. Co? No powiedz mi o tym sporcie trochę więcej. Jeśli weźmiemy pod uwagę tą grupę docelową, to naprawdę gratuluję markom, które podjęły współpracę z tą agencją i zdecydowały się na promowanie produktów dla dzieci jak soczki, musy, chipsy i tak dalej. Dlaczego tak się działo? Dlaczego nikt nigdy tego wcześniej nie widział? Może dlatego, że kiedy 2 lata temu skrytykowałem Natsu, kiedy okazało się, że gwiazda Teamu X dla dzieci była kamerką workerką, w internecie pojawiły się nagrania oraz screenshoty sugerujące, że Natsu w przeszłości operowała na stronach dla dorosłych. Mamy na to potwierdzenie w postaci zbieżności z jej profilu oraz cech charakterystycznych, a dzisiejszy film jest zdecydowanie najmocniejszym materiałem w tym roku i prawdopodobnie początkiem końca Teamu X. No właśnie. Czekaj, cofnijcie chwilę. Tego odnośnie Natsu. To jest właśnie kadr z tego paradokumentu Szkoła. No nie mówcie mi, że to nie zna, że to nie ma wiadomego wydźwięku. Co nie? A przypominam, że to był paradokument, który chyba miał, zdaje się... Czekajcie, jakie to ma ograniczenia? Moment. Szkoła... TVN. Jest coś na temat ograniczenia wiekowego? Czekaj, zobaczmy sobie na playerze. Nie, PEGI 12, tak? 12 i tego typu sytuacje, co nie? Kumacie to?
członkiem końca teamu X. Zostałem za to skrytykowany, a cała ta sytuacja była na tyle normalizowana, że Natsu mimo takiego kontentu i mimo takiej afery, będąc twórcą dla tak młodych widzów... No, jeszcze tutaj tak, jeszcze tak ubrana, kurwa, nie? Przy dzieciach. Jak później nie mają z tego wyrastać kurtyzany i spermiarze? No wyjaśnijcie mi to, no jak? Skoro przychodzi taka Natsu, która w ich oczach jest uważana za autorytet, tak, bo oczywiście rodzice wyjebane, masz internet i się baw, a nam dam spokój. Widzę taką Natsu, czy to w internecie, czy na żywo, właśnie tak dosyć mocno roznegliżowana, jak na takie rzeczy. I co? Chłopcom się już wtedy takie coś wmawia, że jeżeli ona osiągnęła szczyt, to po pierwsze, dla chłopców daje to taki sygnał, że warto się czymś takim interesować, warto się interesować kurtyzanami, natomiast dziewczynkom daje przeświadczenie, że warto taką kurtyzaną być, żeby osiągnąć szczyt. A później zdziwienie, dlaczego coraz więcej osób jest samotnych, jest coraz mniej związków, co za tym idzie, coraz mniej dzieci. Faceci coraz mniej mają stosunków. Właśnie, kurwa, przez takie coś. Nie została nawet usunięta od projektu, a wręcz przeciwnie. Jej kariera nabrała tempa i dostała swój własny projekt. Może dlatego, że nie miałem odwagę wyciągnąć sprawę Leksia, który jako gwiazda teamu X wysyłał śpiewa do dziewczyny bez weryfikacji jej wieku i szukałem więcej ewentualnych pokrzywdzonych osób, to w mgnieniu oka cały internet skupił się na tym, że dziewczyna z mojego filmiku okłamała mnie z wiekiem o 3 miesiące. Więc nie miałem 14 lat, tylko 15 i 2 miesiące. Więc zaczęto mnie kancelować i miesiącami przeklejano mi łatkę chudnego researchu. Ale tak. Obsikane. Konopski wysyła fanom obsikane ubrania. Król researchu dostał nauczkę. Z perspektywy czasu uważam, że ta bomba atomowa, która spadła na internet, mogłaby wybuchnąć znacznie wcześniej. Gdyby wtedy ludzie zaczęli kopać i dostrzegać te wszystkie niemoralne zachowania, a nie szukali usprawiedliwienia dla takich rzeczy. Inaczej. Pojawiały się pojedyncze sygnały, tylko że one szły ze strony redpillowców. Którzy, nie oszukujmy się, zarówno w Polsce, jak i ogólnie w świecie zachodnim, nie są traktowani poważnie. Są traktowani bardzo negatywnie, bo feminizm, czy ogólnie mainstream, robi im czarny PR. Dlaczego? Red Pill uczy mężczyzn, jak być silnymi. Red Pill po prostu próbuje przekonać facetów, żeby byli silnymi mężczyznami. Żeby pnęli się na szczyt i tak dalej, co idzie po prostu, co nie idzie w parze z tym, że słabi mężczyźni tworzą słabe społeczeństwo, a słabym społeczeństwem bardzo łatwo się steruje. Jeżeli będą silni mężczyźni, będzie silne społeczeństwo. A silne społeczeństwo jest bardzo ciężko obalić. I tutaj właśnie jest pies pogrzebany. A niestety, pod tym względem nas dymają niemalże na każdym kroku. I teraz rozumiem, że wielu influencerom było na rękę kancelowanie mnie wtedy, bo sami za uszami mieli znacznie większe rzeczy. I do dziś nie uważam, że to było okej. Nie zgodzę się z Sylwestrem, że pisanie do dziewczyny, która ma ledwo co skończone 15 lat, jest okej. Kiedy jesteś popularnym youtuberem, sprowadzasz rozmowy, kiedy jesteś znacznie starszy, masz pozycję i autorytet gwiazdy. No tak. Różnica była tylko taka, że nie było popełnionego przestępstwa, ale co nie zmienia faktu, że Leksiu jest oblechem. W internecie nie jest okej, tylko dlatego, że prawnie nic ci nie będzie grozić. Jakiekolwiek wykorzystywanie swojego autorytetu i popularności dla niemoralnych rzeczy jest po prostu skupieństwem. Poza tym pojawiają się nowe głosy z wykorzystywania. O, dziewczyny miały inną szklankę niż chłopcy i tak, i piłyśmy martini. No, tu w ogóle jest kwestia tego, że tutaj był... To jest fragment z filmu Wardęgi, zdaje się, z tego co przynajmniej ja widzę. I tutaj mamy fragment z tego, gdzie jedna z pokrzywdzonych była zaproszona chociażby tutaj do studio mieszkania, gdzie był, uwaga, Kruszwil i kamerzysta. One piły martini w dużych szklankach, oni w małych. Upijanie, tak? I kto wie, czy jeszcze nie weszło tak zwane PG w ruch, bo wątpię, żeby po jednym było już w takim stanie, żeby film im się srogo urwał. To jest niemożliwe. Mogły być upite, ale coś by tam kontaktowały.
przystaniem tabletek od swojego idola, a wtedy wiek już kompletnie nie gra roli. Ale może też dlatego tego nie widzieliśmy, bo przez kilka lat rozwoju dymów i promowania gwiazdeczek z OnlyFansów. Ja jestem fanką dymów i fotek. No właśnie. Czy też ludzi powiązanych z... O, Denis Załęcki siedział w więzieniu. Można jedynie domyślać się, że jego pobyt za kratami związany był z działalnością Bad Boya w środowisku kibicowskim. Jak zdradził, za kratami spędził blisko rok. Wybranymi środowiskami przyzwyczailiśmy się na tyle do tej patologii, że pato streamerzy muszą kogoś gazować na live dla kontentu albo potapiać się dla wyświetleń i atencji, żeby wzbudzić jakieś powszechne oburzenia. Tematyka kontentu dla najmłodszych czy brak reakcji samej platformy YouTube na patologiczne... Ale oni celowo tego nie robili. Konopski. Konopski, oni celowo tego nie robili, nawet oni sami reklamowali jakieś dziwne skamerskie strony, portale erotyczne i tak dalej, i tak dalej. Oni to wręcz sami reklamowali. Tylko wiadomo, jeżeli ktoś jest niewygodny, ktoś mówi coś, co faktycznie da ludziom do myślenia, żeby jednak przestali być idiotami, otworzyli oczy i tak dalej, to za byle gówno ściągają, typu nie wiem... Gość, może być tak, że gość bądź jakaś typiara, gada coś sensownego, przejdzie tutaj na przykład koło pies, albo dajmy, nie wiem, przejdźmy, dajmy na to, że tutaj kot będzie przechodził, bo tutaj jakieś ciepło jest i tak dalej, tak jak tutaj koło ciebie Konopski koło komputera przechodzi kiciuś, czy tam kotka, nie wiem, w każdym razie jakiś sierściuch, tak, kotowaty. I na przykład, tak się na przykład, nie wiem, wystawi łapę, że na przykład by tam, wiecie, coś będzie wystawało, tak? No to potrafi taki właśnie w ramach reprymendy zdjąć film za nagość i nagabywanie seksualne. No także, no sorry. Takie przewrażliwienie tu potrafi występować. Streamy, filmiki, czy chociażby sprawnego oznaczania filmów? Film z podpijaniem nie ma nawet ograniczenia od YouTube. A, z podtapianiem. 18 plus z kontrowersyjnym kontentem. Jest to bardzo ważny aspekt, o którym w szczególności rodzice powinni wiedzieć. Bo to już nie są czasy, gdzie na polskim YouTubie jest dziki zachód. I od kilku dobrych lat influencer marketing to poważny biznes, który przyciąga dziesiątki milionów złotych budżetów reklam. Dziki zachód. I od kilku dobrych... Przychody netto ze sprzedaży, nie? Zobaczcie, kurwa, 24 miliony. 24 miliony złotych, nie? Zobaczcie, jakie siano idzie. A to jest tylko jedna agencja. A nie, to jest ekipa. Marketing to poważny. Ekipa, Spotlight. O, ekipa wygryza deale ze Spotlight. Dobrze. Biznes, który przyciąga dziesiątki milionów złotych budżetów reklamodawców. Co widać doskonale po sprawozdaniu. No, przychody netto ze sprzedaży. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Zdaniach finansowych Spotlightu. I te miliony zamiast trafić do rzeczywiście wartościowych twórców, którzy na przykład cokolwiek wnoszą sobą. Czy to był Syfan? Tak, to był strzej. Spotlightu. I te miliony zamiast trafić do rzeczywiście wartościowych twórców, którzy na przykład co. O, a nie, to jest Syfan chyba. Cokolwiek wnoszą sobą. No. Trafiały na przykład do Moniki dzieło sztuki, które chcesz powiedzieć. Agaty, czy Marcina speedrunuje kanzel z internetu Dubia. I te właśnie miliony pozwalały latami finansować jeden z najbardziej obrzydliwych procederów, o których w życiu słyszałem, który jest po prostu szkodliwy społecznie i sieje spustoszenie w głowach młodych i dzieci. Ale Konopski, co się dziwisz? Co się dziwisz? Tam, gdzie są emocje, tam będzie duża retencja widzów, tak? A tam, gdzie mamy dużą retencję widzów, tam można wcisnąć reklamę. A to jest okazja do hajsów. No chłopie, serio? Dzieci, które są bardzo podatne na takie wzorce z internetu, bo naprawdę... Czyli co to było? ...społecznie i szereg spustoszenie w głowach młodych i dzieci, które są bardzo pod... Dlaczego dzieciom potrzebne są autorytety? Dzieciom autorytet jest tak samo niezbędny jak uczucie, a w wieku młodzieńczym staje się nawet ważniejszy. Brak autorytetu powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa, wywołuje lęk. ...datne na takie wzorce z internetu, bo naprawdę widzą autorytety w tych ludziach i myślą, że tak właśnie wygląda prawdziwe życie czy sukces. A sukces, który widzą na ekranie telefonów, jest znacznie mroczniejszy niż im się wydaje. Boxdello? Jeżeli jesteśmy w temacie seksualizacji i niemoralnych zachowań twórców, to DJ Palasite też ma swoje za uszami. Chodzi pewnie o tą martwą streamerkę. Tą martwą streamerkę, którą potem wskrzeszał? Coś takiego? Albo, czekaj, czy może chodzi o IEM, gdzie laska dosłownie na widowni
Oni siedzieli na widowni, a laska dosłownie mu kitę trzepała. To jest w ogóle hicior, nie? Albo ta akcja z tymi snapami. To jest w ogóle pojebane. W przeciwieństwie do poprzednich przypadków, nawet się nie krył, że dostaje zdjęcia piersi od nieletnich dziewczyn, a wręcz doprowadzał do sytuacji, w DJ Palasaj, to nawet nie jest DJ. Której dostawał takich zdjęć więcej. Jeśli nie znacie Palasajda, to jest on znany w internecie głównie ze zjeżdżania windą do piekła. Od jakiegoś czasu w Azji istnieje legenda mówiąca o tym, jak dostać się do bram piekła za pomocą windy. Chłop kiedyś podczas live'a dosłownie puścił smutną muzyczkę i opublikował filmik. No właśnie, z tym jeszcze ten mail z potencjalnym samobójcą. Widza, na którym mówi, że ma... Ej, to jest w ogóle hicior, nie? Gościu powiedział tam wtedy, że on nie ma 2 godzin, żeby nie ma wolnych dwóch godzin, żeby pójść na komisariat i dostarczyć materiał dowodowy i tam wiecie, zeznania i tak dalej, ale miał 4 godziny, żeby zrobić live'a i robić sobie content na tym i wiadomo, i dosłownie memem stało się z tym, że wiecie, smutna muzyczka. Ja bym powiedział, że to bardziej chyba kretyńska muzyka. A myśli... Ja może zrobię tak, smutna muzyka najpierw zrobimy sobie, żeby wejść troszkę w klimat. I nie poszedł z tym na policję, tylko robił sobie kontencik na streamie, kapitalizując tym samym ludzką tragedię i czyjeś ryzyko śmierci. Jeszcze kurwa, mówiąc na streamie, że on to nie ma czasu zgłosić tego na policję. Niestety na obecną chwilę jest ciężko z tym, żebym ja poszedł na policję i spędził tam 3 godziny. Po prostu nie mam tyle czasu. Jakieś 4 godziny na streamowanie to oczywiście znalazł. Normalnie w momencie, kiedy ten koleś się żegnał ze mną, tak na widać. Ej, ale filtru z Pysińskiego się tu nie spodziewałem. To tak jak widzieliście przed chwilą, ja się popłakałem. Naprawdę miałem łzy w oczach i się popłakałem. Ojejku, ja się popłakałem, ojejku, jejku. A tymczasem... Here comes the money! Money, 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 money! To było naprawdę wzruszające. Monetyzował i zyskiwał zasięgi na clickbaitie dotyczącym rzekomego s**twa streamerki, która jak się okazało... Wcale się nie zabiła. Znana streamerka popełniła s**wo podczas transmisji na żywo. Zobacz to. Kojarzycie tę streamerkę? Oglądaliście jej live'y? Przypominam, że mój live z awerkami dziś o 20 na YouTube. A zapomniałem chyba wspomnieć, że... Jak będzie tutaj 40 tysięcy lajków, to będę naprawdę zadowolony. On to serio powiedział w filmie o takiej tematyce. No... A potem Paukerson mocą strasznego Momo wskrzesił nieżywą streamerkę i przyprowadził z nią wywiad. Paliakie, no, najerna ruskie wsiotykie. Ale to wszystko, że już wiedzieliśmy i za większość rzeczy było już w internecie mniej lub bardziej rozliczane. Dlatego... Ty, właśnie, tam była ta sytuacja z... Ale to wszystko, że już wiedzieliśmy. Czekajcie. I za większość rzeczy było już w internecie mniej... O, widzicie. Laska wali konia DJ Palasite na IM. ...lub bardziej... No. Rozliczane. Dlatego wiele osób nie traktuje poważnie jakikolwiek jego angaż u innego twórcy jest potępiany w komentarzach. Przy okazji afery stewardowej ludzie odkopali interesującą serię Palasajda z lat 2015 do 2018, czyli snapy... Ja jestem ciekaw, czy on jeszcze tę serię ma. Poczekajcie. Sprawdźmy sobie. DJ Palasajd Snapchat. O, tu... O, Woglan jest przy okazji. Nie. Nie ma. Nie ma. Ty, w ogóle jakieś oświadczenie, no czekaj, obejrzyjmy se. Tak samo jak i wy, tak samo i ja śledzę to, co dzieje się w sieci. Dlatego pora zabrać głos w sprawie, którą żyje cały internet. Jestem twórcą internetowym od 2010 roku, a na swoim koncie mam dobre kilka tysięcy materiałów i kilka dobrych tysięcy publikacji na moich kanałach social media. Materiałów, które przez ponad 10 lat były dostępne publiczne w sieci i każdy miał do nich dostęp, ale warto się do nich odnieść. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że nie jestem dumny z niektórych materiałów, które trafiały na mój kanał, na moje kanały social media i bardzo przepraszam tych, które te treści mogły dotknąć, urazić lub zszokować. Dziś, po ponad 10 latach, jestem dojrzałym twórcą, który ma zupełnie inny pogląd na świat. Mam zupełnie inny mindset i zupełnie inaczej podchodzę do treści, które publikuję na swoich kanałach, mimo że publikowałem już ich ponad kilka tysięcy przez ponad blisko 13 lat. Zacznę od serii ze Snapchata, która została mi wyciągnięta. Serii, którą w tamtym okresie śledziły i kochały setki tysięcy odbiorców, pytając o kolejne odcinki. Wszyscy w tamtym okresie byli świadomi i wiedzieli, że w każdej chwili mogę nagrywać odcinek i byli świadomi, że mogą w takim odcinku się znaleźć. Faktycznie, część z publikacji, które w tamtym okresie pojawiły się na moim kanale, mogły być rażące, więc postanowiłem usunąć je z kanału, więc jeżeli dotknęło to kogoś w jakimkolwiek stopniu, to bardzo przepraszam, ale nigdy nie miałem nic do ukrycia. Te filmy były publiczne przez wiele lat i każdy miał do nich dostęp do wszystkich publikacji i nigdy nie miał żadnych obiekcji, ale jeżeli faktycznie kogoś to uraziło, to bardzo przepraszam. Druga sprawa. Wiele lat temu wśród moich odbiorców i nie tylko, panował trend, w którym otrzymywałem anonimowe wiadomości. Gówno, nic nie widać. Wszystkich bez względu na to, z jaką intencją tutaj przyszliście. Dobrze, osób, które publikacje były publiczne, ogólnodostępne, ja o tym mówiłem w piątek. I to było chujowe, że to wrzucałem. I nie jestem z tego dumny. I dlatego powiedziałem w piątek, że usunąłem to z kanału.
No ale oczywiście jest część osób, która twierdzi, że teraz to zrobiłem, mimo że mówiłem o tym już wcześniej otwarcie. I jest mi kurwa głupio i jest mi wstyd, że seria, którą kochały dziesiątki, setki tysięcy osób jeszcze lata temu, to dzisiaj ktoś mi pisze, czy... Nie, ludzie zwracali uwagę, bo on pewnie mówi o tej serii związanej ze Snapem. Dobra, chrzanić go. Oglądajmy tutaj. Uwaga! Odcinek może wywoływać uśmiech i dzikie napady śmiechu. Witajcie moi kochani! Wpisałem na fanpage'u, żebyście wysyłali do mnie Snapy. Ja nie wiem, co tutaj się kryje. Zupełnie. Serio. Na serio. Po Snapach, gdzie widać twarz, możemy jasno zauważyć, że spora część wysyłających to były dzieci. Już bez żadnej złośliwości to patrząc na jego zachowanie. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie chociaż te 7-8 tysięcy łapek w górę. Komentarze pod filmami i Snapy, które do niego wysyłano. Uważam, że przytłaczającą częścią jego targetu były właśnie dzieci. I nie byłoby z tym problemu, gdyby na przykład gość na odcinkach nie jadł sugestii. Nawet mój kot się tym brzydzi. Zwierzęta zawsze prawdę ci powiedzą. Pamiętajcie, jeżeli nie jesteście pewni co do jedzenia, dajcie to psu. Prosta sytuacja. Dzisiaj widziałem chyba gdzieś tam na PikToku mi się przewinął film, w którym gościu dawał bezdomnemu psu nuggetsy z maka. Wiecie co ten pies zrobił? Myślicie pewnie, że sobie zażre, tak? Bezdomny pies. Na tyle zdesperowany, że on zeżre wszystko. Wziął, obszczał po prostu te nuggetsy i poszedł w pizdu. Więc jeżeli robi takie coś bezdomny pies, który naprawdę nie ma co do pyska włożyć, i to dosłownie, no to zastanówcie się, jakie to jest gówniane żarcie. W inny sposób banana. Czy nie mówił uspoczonych rzeczy? No tak. Ja pierdolę. Paukerson. Nie wiem, czy ty to będziesz oglądać, ale jeżeli kiedykolwiek jeszcze cię spotkam, a wiem, gdzie swego czasu mieszkałeś, nie wiem, czy ty dalej mieszkasz w tym samym miejscu, gdzie 2 lata temu, jeżeli jeszcze raz cię, kurde, spotkam, to powiem szczerze, ja ci pogratuluję. Pogratuluję ci tak spektakularnego coming outu. Ja rozumiem, że w polskim społeczeństwie to jest ciężko przyznać się, że się na przykład lubi banany, parówki i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę gratuluję ci odwagi, że byłeś w stanie lata temu tak odważnie to pokazać. Naprawdę. Nie no, tak serio, to było cringe'owe w chuj. Jak ostatnio możecie 10 tysięcy walnąć, a co? To się będę cieszył nawet. Nie będę ukrywał. Nawet sobie, nie wiem, zwalę w tej rękawiczce. Tak sobie wezmę tą rękawiczkę i będę trzepał. A największy problem polega na tym... Ja po 2 tygodniach researchowania tego szampa. ...że po parę odcinkach Palasaj zaczął regularnie otrzymywać zdjęcia dziewczyn w bieliźnie, z jego nickiem na dekolcie. Co się właśnie stało? I zamiast, nie wiem, kurwa, nie wrzucać takich rzeczy do filmu i je zablokować, albo odpisać im haram, atencjonował się nimi na odcinkach i wymyślać Ola Boga, Heniu, wszyscy święci, o matko i opie. Myślę, jeżeli bym... Stuleja mode. Żebym klepał, normalnie klepałbym, a co? Nie wiem ile... Wiem, za chwilę powiecie, ale ona może mieć poniżej 18 lat. No ale to, że klepałbym, to i tak jej wyślę. Clickbaitował swoich widzów. Ja pierdolę. Ja wiedziałem, że wtedy Paukerson jest turbo cringe'owy, ale kurwa nie spodziewałbym się, że w tej serii będzie aż taki. Na pół nagie zdjęcia widzek. I co najgorsze, nie weryfikował wieku dziewczyn, które wysyłały mu snapę, które pokazywał setkom tysięcy osób, zarabiając na tym dziesiątki tysięcy złotych i angażując kolejne dzieci do wysyłania mu snapów. Docencie moją pracę, bo to jednak jest tutaj, prawda, posiedzenie, 4 godzinki montażu, pół godzinki nagrywania, to wszystko przerzucanie tego. Palasaj próbował nawet te swoje dzieła kinematografii tytułami takimi jak Fanka rozbiera się na snapie, Pani Mikołaj wysyła mi nudesa, ale tyłek, Miss mokrego podkoszulka, Jak nie robić loda, melduje rozrającą się dziewczynę. Jeszcze ten web otwarcie się przyznawał, że publikowanie ników jego widzek na Snapchacie powoduje, że jego widzowie wysyłają im genitalia. Pozdro Ziżej! Siemanko, pozdro również i ja wiem, że Izabla będzie teraz miała 1 000 000 osób, które ją dodadzą. I taki drobny apel do panów. Proszę, nie wysyłajcie jej k***ów, bo wiem, że to robicie. Ale nie widzi w tym absolutnie niczego złego. Warto dodać, że Paukerson prowadził tę serię przez 3 lata, od czasu jej zakończenia minęło jeszcze 5 lat i przez te... No to jest w ogóle... Cały czas, nawet przez sekundę nie przeszła mu myśl, że to co robił jest nie tylko niemoralne, ale i kurwa głupie. Paukerson nie potrafił też ukryć swojej dzikiej fascynacji. W ogóle... Ciekawym jest to, że on jeszcze tam chyba komuś się włamał na posesję. Wiecie, z tym swoim pseudo-gównym z wywoływaniem duchów.
Boxdelem i podjął się pod modę ciekawostek. Między innymi mieliśmy tam 10 ciekawostek o cyckach, 10 najdziwniejszych zwyczajów seksualnych i mój ulubiony top 10 najseksowniejszych typów dziewczyn. 10. Dziecko. To się kurwa źle zestarzało. Jeszcze z taką powagą. Numer 10. Dziecko. Niektórzy mężczyźni lubią dziewczyny bardziej infantylne od innych. Podoba im się ta dziecięca wesołość i figlarność. Część osób dostrzega wśród takich dziewczyn kogoś, z kim może spędzić całe życie i czuć się przy nich młodo. Palasite nawet nieregularnie, ale rutynowo rzucał zdjęcia dekoltów, nóg, brzuchów, majtek i tyłków swoich fanek na swojego fanpage'a na Facebooku dla paru set czy paru tysięcy lajków. biznes.zizzej@gmail.com. Wszelkiego rodzaju fanarty. Lubicie cenzurę, prawda? Wszelkiego rodzaju fanarty od was są tutaj mile widziane. Są od was mile widziane. Nawet nie wiem, co jest tym wszystkim najgorsze. To, że on to obejrzał i wrzucił do internetu. To, że na tym zarabiał. To, że seksualizował swoją młodą widownię. Czy... wszystkim najgorsze. To, że on to obejrzał i wrzucił do internetu. To, że... Ja pierdziele. 8 tysięcy dolarów na tym zarobił? O cieluju. Nie, ale kurde, teraz jestem w szoku, że on kurwa jeszcze na tym zarabiał. Myślę, że inaczej, że to monetyzował, to jest raczej oczywiste, ale... serio? Masakra. Na tym zarabiał, to, że seksualizował swoją młodą widownię, w końcu to, że on tego nadal kurwa nie usunął. Do momentu nagrywania tego filmu on nie usunął swoją młodą widownię, w końcu to, że on tego nadal... Już usunął, ale dopiero w ramach damage control, kiedy ludzie się o to oburzyli i firmy zaczęły zrywać kontrakty. No. No bo jak ludzie się oburzyli, jest wtedy coś takiego jak sponsor shaming. Jak jest sponsor shaming, no to wtedy jest zrywanie współpracy. Takie typowe. Nie usunął. Do momentu nagrywania tego filmu on nie usunął żadnego z ponad 20 materiałów, gdzie szczuje swoich widzów cycem nastolatek. Więc najwyraźniej nie dość, że kiedyś tak robił, to nadal się z tym identyfikuje. Nadal ma też włączone pod tymi filmami zarabianie. To, co robił Palasite, jest szkodliwe, obrzydliwe, infantylne, interesowne i bezwstydne. Ze wszystkich filmów, gdzie Palasite wchodził do różnych normalnie niedostępnych miejsc, tylko jeden bym w sumie powtórzył. Film, gdzie wchodził do szpitala psychiatrycznego, tylko tym razem... Ale widzę, że powiem tak, tutaj nie jest nic akurat mocno powiązanego z jakimiś, wiecie, aktami pedofilii i tak dalej, bo... jakby to powiedzieć, pod kątem prawnym to Paukerson jest czysty. No czy komuś się to podoba, czy nie, no jest to w chuj niemoralne, ja się z tym jak najbardziej zgodzę, ale no jedyna kwestia to włam na posesję. Fajnie, jakby on nie był opuszczony. Wyciąganie cyfr i softów od widzek bez weryfikacji wieku i ze świadomością swojej publiki było obrzydliwe, ale nie otrzymałem żadnych materiałów i dowodów wskazujących na jakiekolwiek prywatne kontakty z małoletnimi widzkami, tak jak na przykład w przypadku Stu. I chcę to zaznaczyć, żeby nie wrzucać go do tego samego worka. A wracając... No i bardzo dobrze. ...do tematu Boxdela. W kwestii Michała i tekstów, że nie jest złym człowiekiem, był młodym, nierozgarniętym gościem z kompleksami i dostali mu się za mocno, patrząc na wagę jego czynów, to tak, uważam, że trzeba odciąć go grubą kreskę od Stewarta. Nie mam dowodu, że umawiał się z małolatami, czy regularnie szukał z nimi kontaktu, by pisać polskie wiadomości. Natomiast do ciebie, Boxdel, ludzie nie mają problem o to, że przez tyle lat o tym wszystkim wiedziałeś i nic nie mówiłeś, bo zwyczajnie ci się to nie opłacało. Nawet te dziewczyny i dowody, które pokazałeś w Ardente z domówki Ustius, udziałem już Wila i... Czekaj... ...kamerzysty, gdzie... Czekaj. Czyli ja mam rozumieć, że ten oto, że te dowody z domówki to dostarczył Boxdel? Ej, nie żeby coś, ale chyba może mu się za to oberwać, za to, że właśnie krył to wszystko. Bo pragnę przypomnieć, że kamerzysta jedną do pokoju zaciągnął. I to raczej nie po to, żeby raczej grać w Simsy. Tym bardziej, że chyba... Nie wiem, z którego to jest... Nie wiem, z którego to jest roku, ale przecież... Fagata jak była taka, wiecie, podkurwiona w domu tam, wiecie, krupnioka, kamerzysty i tak dalej, no to ona mu przecież zarzuciła pedofilię. A teraz tutaj było, że wiecie, upijanie nieletnich, wręcz odurzanie, nie tylko alkoholem, no to ludzie. To najmniej rozpijano nieletnich. Chociaż ta historia o urwanym filmie jeszcze bardziej mnie przeraziła. Też o tym wiedziałeś i tuszowałeś to od lat. Naprawdę fajnie, że przyprowadziłeś mu te dziewczyny i ludzie o tym się dowiedzieli, ale zrobiłeś to, by ratować palące się dupska. Uważam, że Boxdela dopadła karma za tych wszystkich Rafatusów, Górali, Danielów i Michalów, podpinania się pod aktualnie trendujące osoby, po to, żeby je zostawić, jak to już się nie będzie opłacało. Pod ramię mnie nie olał, ale olał mnie po tym, jak wróciłem i miałem mniejsze zasięgi. No to takie nawet może trochę... No i niestety. Z kim przystajesz, takim się stajesz.
Boxdel nie miał, powiem tak, wiadomo, że w tej branży nie ma się przyjaciół, ma się co najwyżej interesy, ale jeżeli dosłownie każdego, jeżeli dosłownie każdego traktuje się jak chodzące ten, jeżeli każdego się traktuje jak, wiecie, taki chodzący ten, jak chodzący interes, no to nie ma co się potem dziwić. Naprawdę, nie ma co się później dziwić, że potem tak jest się traktowanym. Także nie ma co. No. To jeszcze bardziej zabolało. Bo dosłownie sam otoczył się takimi ludźmi jak on. Nie przyjaźniami, tylko koneksjami i ludźmi, którzy byli tylko na dobre. Jak mu się powinęła... No. Pojawiło się niecałe 6 godzin po filmie Wardęgi, gdzie widać tylko kilka pojedynczych screenów. No. To jest właśnie to. Noga to nawet nie wysłuchali jego wersji wydarzeń i po sekundzie... No. Jego w dupę bez wahania. Kanopski. Jakie to ma znaczenie, czy dziewczyna ma 12, 13, 14, 15, 16 czy 17 lat? W obliczu tych wszystkich obrzydliwych rzeczy, które Leksiu wysyłał do kobiet. No ma. Odróżnia to obrzydliwego pedo od obrzydliwego zboczeńca. Nie pedo. To ważne akurat. Trochę źle ten tweet się zestarzał. Jak chodzi o konwersację z Olą, to była tam masa zboczonych tekstów. Jak Ola miała 13 lat, a Boxdel 17, to byli w bliższej relacji przez internet. I screeny, które pokazała na odcinku Wotora, to były z konwersacji z Boxdelem. Jak miała około 15 lat, a Boxdel 19, to prosił ją o zdjęcia brzusia. Ostatnich dwóch lat Ola regularnie prosi się o wejściówki na konferencję oraz Gale Fame. Na jednej z konferencji nawet wystąpiła przed mikrofonem. Ten z afery budowlanej? Nie! Yeah. Tak! Serio? Ja nie oglądam tych rzeczy, więc ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć. Nie będę wchodził w szczegóły tej konwersacji, ale załączam ją też w materiale dowodowym dla prokuratury. Nie można zapominać, że pomiędzy nimi są 4 lata różnicy i nie jest to jakaś kolosalna przepaść wiekowa. Zdecydowanie większa różnica była między Boxdelem a dziewczyną z odcinka Wardęgi. Dziewczyna jest rocznika 2001 i na konwersacjach, które pokazał wam Bruid, miała tam 14 lat, a Boxdel 20. Rzeczywiście chłopak był zakompleksiony i na przykład takimi kłamstwami dotyczącymi wzrostu próbował się jakoś dowartościować. Nie jest to na pewno usprawiedliwieniem na te wiadomości o wkładaniu kupki i ruch Teneryfie. Wardęga nie dotarł też do starszej konwersacji z tą dziewczyną, jak pisali w 2014 roku. Dziewczyna miała wtedy 13 lat, a Boxdel 19. Ponownie wraca nam wątek kompleksów. Boxdel pyta, masz kompleksy? Nie, kiedyś miałam. Ja się cieszę, że jestem wysoki. Mam 190 cm tak na oko, mam siłę, wzrost, potrafię... Dziewczyny piszą, nie ma źle. Mogę cię obronić przed trzema typami. Mam mistrza Śląska w MMA. Może ktoś sprawdzić te informacje z tym mistrzem Śląska w MMA, bo obawiam się, że nie ma tego mistrza. Dalej zaczyna się grubo, bo wracamy do zbyrowskich tekstów. Mam sporego... Mam dużego, 19-20 cm. Ta dziewczyna i Ola... No, to jest takie typowe, że jak facet jest zakompleksiony, to lubi sobie dodawać tak między 4 a 5 centymetrów. Poczekajcie chwilę. Dobra. No. No, to lubię sobie dodawać tak właśnie tak w okolicy 4, a w takich skrajnych przypadkach to nawet do 10 centymetrów lubię sobie dodawać. Także widzicie, co się dzieje. To jedyne przypadki, do których udało mi się dotrzeć w sprawie Boxdela. W kwestii Boxdela widzieliście na odcinku Wardęgi mocne wiadomości o cyckach i ruch wysłane do 14-latki. Ja dostałem jeszcze starsze wiadomości z tą samą dziewczyną, gdzie m.in. było opisywane, jakby wyglądał ich. Tak, Michał pisał o byciu wysokim mistrzem MMA Śląska z dużym przerzuceniem. Natomiast dziewczyna wycofała się z publikacji tych wiadomości. Napisała mi nawet, że mogła w tamtym okresie okłamywać Michała ze swoim wiekiem. Zadzwoniłem do Boxdela i ponoć ma na to dowody. Ta dziewczyna i Ola to jedyne przypadki, do których udało mi się dotrzeć, jak chodzi o Boxdela. W kwestii Stewarta mówimy o nachalnym naciskaniu na kontakt, specyficznie z młodymi dziewczynkami przez wiele lat. Dlatego według mnie ich czyny nie są na tym samym poziomie. Boxdel nigdy też nie doprowadził do spotkania w realnym życiu, Stu robił to kilkukrotnie. I nie chcę Michała usprawiedliwiać, on sam mówił, że jego wiadomości były obrzydliwe i spermiarskie, ale zupełnie szczerze uważam, że Boxdel dostał niewspółmierny hejt na tej aferze. Bo no, to akurat się zgodzę. Przecież jedyne, za co powinien zostać zjechany, to za to, że wiedział o tym wszystkim. Bo na bank wiedział, a teraz jeszcze przy okazji wyszło, że niektóre dowody pod tytułem Kruszwil i kamerzysta, że tam głównie Wawrzyniak czegoś tam się dopuścił, no że on miał właśnie na to dowody, które właśnie im dostarczył. Tak, właśnie odnośnie tego mieszkania i tak dalej, nie? Wierzę w to, że jest jakimś... Jeśli to, o czym mówię, jest prawdą, że jego wiadomości wynikały z niedojrzałości i chęci zaimponowania jakimś wyimaginowanym wizerunkiem 190-centymetrowego mistrza MMA Śląska z 20-centymetrowym penisem, to jednak nic nie tłumaczy faktu, że były to wiadomości do nieletnich, które odcisnęły jakieś piętno na ich psychice i nic nie tłumaczy brania udziału w tej zmowie milczenia z innymi youtuberami. Wewnętrznie jestem rozbity i naprawdę nie chcę być sędzią w jego sprawie. Jeśli dowiem się o czymś nowym w kwestii Boxdela i okaże się, że to nie były jego jedyne przypadki w zakompleksionych młodych lat, to wszystkim was poinformuję. Vertes.
Tu jest bez cienia wątpliwości najważniejszym aspektem tej aplikacji. Z przykrością oznajmiam, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej, która sięga z samych początków polskiego YouTube'a. Cofnijmy się jeszcze wcześniej niż najstarsze screeny z udziałem Stewarta, bo do 2013 roku. W tamtym czasie polski YouTube był bardziej piaskownicą niż poważnym biznesem, a najważniejszymi postaciami tej piaskownicy myślę, że śmiało mogę nazwać członków samozwańczej mafii polskiego YouTube'a. Czyli m.in. Werteza, Negatywa, Isamu czy Gimpera. I mogę niektórym z was zniszczyć dzieciństwo, ale pierwsza osoba z tej twórki, czyli Wertez, który w tamtych czasach miał jeden z najwyższych wyświetleń spośród minecraftowych YouTuberów, prowadził jeden z największych serwerów minecraftowych w Polsce i przez lata miał reputację sztywnego gita. Na odcinku Boxdala Olczak wyciągnęła kartę na stół i pokazała kwity na Werteza. Odnośnie tego drugiego, najbardziej brzydliwego twórcy, chciałbym cię zapytać, kto to był po prostu. To był Wertez. Kiedy ten pisał do nim w 2013 roku, gdy ta miała zaledwie 13 lat. Olczak, kiedy miała 13 lat, pisała mu rzeczy pokroju tego, że chce stracić z nim dziewictwo, a chłop zamiast ją na przykład, nie wiem, zablokować, dalej angażował się z nią w konwersację. Wertez usprawiedliwiał bieg dziewczyny tym, że rocznikowo przecież ma 14 lat, to nadal pani Wertez jest nie tylko obrzydliwa, jak ma się 21. No, ale też nielegalne. Ten lat, ale... nielegalne. Jasno wyrażał chęć przespania się z nią, pisał jej, że ma go nauczyć rozpinać stanik, pisał, że może ogrzać jej piersi jak zmarzną. Ja tylko przypomnę, że ona chwilę wcześniej pisała, jakie ma zadania domowe z matematyki, a chłop chciał ją... no... uczyć w WDZR-u. Pisał też w bardzo dziwny sposób, na przykład tuli i całuje. To jest na poziomie emocjonalnego 13-latka. Prawdopodobnie, żeby dopasować się do swojej wybranki. Zresztą posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia pani psycholog. Sprawcy przemocy seksualnej również, żeby nawiązać kontakt z tą ofiarą, często muszą się po prostu do niej dostosować. Też mentalnie muszą jej się przypodobać, żeby po prostu zyskać jej zaufanie. Bzdura kurwa kompletna. Nie. Nie żeby się przypodobać, tylko żeby zaimponować, tak? To jest inna kwestia. Nie ma przymilania się. Muszą pokazać właśnie jako coś, co dziewczynom się podoba. Czyli właśnie między innymi takie budowanie sobie wartości na podstawie chociażby... Czyli właśnie taki wizerunek, to co próbował wcisnąć Boxdel. Czyli właśnie wysoki, umięśniony, 1,90 m, wielka knaga i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli laska by w to uwierzyła, to spoko. No to wtedy ona już tam, wiecie, Niagara kompletna, nie? Ale my tu mówimy przy okazji o małoletnich, więc tak nie rozpędzajcie się z tym, okej? Okay? Także nie chodzi tutaj o żadne przymilanie. Tworzę chociażby infantylnego stylu pisania wiąże się z tym, że sprawca chce zyskać zaufanie swojej Bzdura. Wiecie, w jakich sytuacjach młode dziewczyny pakują się właśnie w największe kłopoty? W momencie, kiedy mają do czynienia z takim typowym bad boyem, który ma na nie wyjebane, traktuje je jak przedmiot i najzwyczajniej i po prostu ignoruje, tak? I to nie chodzi o to, że takie, o, jak on śmiał mnie zignorować i tak dalej, tylko wiecie, zauważyłem, że po prostu gościu jest twardy, taki wiecie, niebezpieczny i tak dalej, że ma ten wizerunek tego, że on tu może rządzić, stanowi jakiś autorytet dla kogoś i ona to dostrzega. No ale że ma tą naturę tego bad boya, no to pojawia się takie przekonanie, że ej, ja go zmienię. No, w chuj go zmienisz. Laska może zmienić faceta tylko i wyłącznie wtedy, jak go źle potraktuje. Także no. Ofiary, więc posługuje się takim samym językiem, jak i ona. To jest taka manipulacja i taka pułapka, którą te ofiary bardzo często łapią. A to, co ona mówi, to jest działanie nice guy'a, który, uwaga, nigdy nie ma sukcesów z kobietami. Skąd to wiem? Bo przez długie lata sam byłem takim nice guy'em. I tu można otwarcie się przyznawać. Sam kiedyś byłem takim nice guy'em, sam lubiłem się, wiecie, różnym kobitkom przymilać i tak dalej. A teraz po prostu mówię szczerze, co myślę. Nie, że mam jakieś ukryte intencje, mówię szczerze to, co myślę. I wbrew pozorom to działa o wiele bardziej niż właśnie takie sztuczne przymilanie się. Stąd chociażby wiem. No ale cóż. Niestety, bo to wzbudza zaufanie, tak? Są to bardzo takie łatwe sztuczki manipulacyjne. W dalszych częściach konwersacji prosił też ją na przykład... To są kobiece sztuczki manipulacyjne. Kobieca taktyka. Tend or befriend. Zaopiekuj się albo zaprzyjaźnij. Facet ma zupełnie inną. Fight or flight. Walcz albo uciekaj. Więc tutaj przymilania się nie będzie. Ze strony faceta będzie co najwyżej olewanie, a ze strony właśnie dziewczyny, która poczuje po prostu mięty przez rumianek,
no to najzwyczajniej w świecie będzie jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że ona musi go zmienić, ma takie, wiecie, poczucie misji i tak dalej, no wiecie, co kamen. O zdjęcia, zrobić ci focie mojego brzusia? No, ale jakbyś komuś dał, to bym cię zjadła. Nie dam. Jutro ci wyślę, bo na Facebooku się nie da. Da się, ale na fonie chyba nie. Ja dodawałem. W rozmowie masz przycisk zdjęcia i dodajesz. Wiesz, że jestem gimbusem i się nie znam. Swoją drogą, Wertes też chciał, uwaga, pozwać 13-latkę. A, nie, przepraszam, rocznikowo 14-latkę. Pozwać? Ale za co? W ogóle to nie żeby ją, nie żeby coś, ale żeby ją pozwać, to musiałby pozwać jej rodziców? Za to, że zaczęła robić mu dym o ich relacje w komentarzach pod jej filmem. Zabraniam rozsyłania naszych korespondencji w ręce trzecich osób. Za wszystko, co znajdę w necie z naszych rozmów, będę wiedział, kogo zgłosić i gdzie. Tajność korespondencji zawsze spoko. Nie jestem jakimś księdzem. Zachowuj się normalnie na... Ja pierdolę, wiecie, jakie to jest żałosne? Z dwóch powodów. Po pierwsze, on takie coś gada do trzynastki, czternastki. Więc tutaj widać ewidentnie, że mamy do czynienia z chłopcem, a nie kurwa z mężczyzną. A druga sprawa, to tak dla waszej informacji, tak długo jak nie ma tam jakichś danych wrażliwych pod tytułem coś, co raczej dana osoba by sobie nie życzyła, żeby wyciekło, tak? Dane, oficjalnie dane wrażliwe, które jest, w którym jest mowa w RODO, czyli między innymi adresy, numery telefonów, nazwiska itd., itd., to tak długo, jak jest to część twojej rozmowy, możesz sobie to śmiało udostępniać. W sensie inaczej, jak są jakieś takie inne rzeczy, właśnie takie bardziej drażliwe i tak dalej, no to wiadomo, warto by było po prostu, no powiedzmy, że uszanować wolę danej osoby w momencie, kiedy by była jakieś tam rozmowy, ale z takiego rzeczywistego punktu widzenia, tak długo jak nie ma danych wrażliwych, czyli to, o czym mówi RODO chociażby, no to możesz sobie to wysyłać. Dlaczego? Bo to też jest twoje. Możesz z tym zrobić, co chcesz. Mówię, tak długo jak nie publikujesz danych odpowiednich. I oczywiście są wyjątki pod tytułem dowody przestępstwa. Jeżeli to ma stanowić dowód w jakiejś sprawie, no to to jest już zupełnie inna inżość. To na to są już chyba odpowiednie przepisy, których ja nie znam. To musiałbym się mojego kumpla spytać, bo on się zna na takich rzeczach. Na YouTube usuń swoje komentarze, a będzie spoko. Lekka panika pojawiła się u naszego pana prawnika. Trzeba przyznać, że Ola zajebiście go podsumowała. Serio chcesz mnie... A będzie spoko. No. Lekka panika pojawiła się u naszego pana prawnika. Trzeba przyznać, że Ola zajebiście go... Serio chcesz mieć dramę z czternastką? Kłóć się z kimś wartym ciebie, a nie naskakujesz na gimbazę. Trochę to niepoważne, a kiedy chcę to wyjaśnić, to ty nie chcesz. Wiesz, jak dla mnie, mogłabym przyjechać do Lublina i wyjaśnić. Tylko podsumowała. Serio chcesz mieć dramę z 14-latką? Kłóć się z kimś wartym siebie, a nie naskakujesz na gimbazę. Trochę to niepoważne, kiedy ja chcę to wyjaśnić, a ty nie chcesz. Kontakt z takimi osobami, podejmowanie z nimi jakichkolwiek czynności jest w polskim prawie zabronione, też są w stosunku do tego odpowiednie kary. Myślę sobie, że wszyscy o tym wiedzą i osoba, która podejmuje tego typu aktywności, liczy się z tym. Nie ma tutaj w ogóle odpowiedzi i tłumaczenia, że na przykład dziewczynka sama chciała, czy wyglądała jak osoba dorosła. To w ogóle jest nieakceptowalne i niedopuszczalne. I to jest jedyna rzecz, którą ona powiedziała sensownie. Szkoda tylko, że to jest z dziedziny prawa, a nie psychologii, w której ponoć ma 20 lat doświadczenia. To jest naprawdę przykre, że 29-letni gość, który kognitywistyką po prostu się zapoznaje z fascynacji, ma po prostu lepszą wiedzę niż psycholog z 20-letnim doświadczeniem. To tylko pokazuje, że to jest po prostu puszczanie ślepego autorytetu. Już tak naprawdę ten prawnik o wiele więcej powiedział o tej sytuacji sensownego niż ta psycholożka. To jest właśnie najgorsze z tego wszystkiego. Moim zdaniem Konopski zrobił mega błąd, że ją dopuścił. Fajnie przynajmniej chociaż, że jest podane imię, że jest podane nazwisko. Bo przynajmniej wiadomo, do kogo nie przychodzić. Nie, ale tak serio. Nie wiem, czy Konopski będzie kiedykolwiek widział jakieś materiały z tym związane, czy któryś tam z jego researcherów, czy też nie. Mam to sobie... Nie wiem, czy będzie widział, czy nie, ale ja osobiście uważam, że on popełnił błąd.
dopuszczając ją do głosu, że ona nie potrafiła wyjaśnić tego chociażby, że ciągoty do pedofilii mają dwa podłoża. Po pierwsze, niezaspokojone potrzeby i chwytanie się po prostu tego, co ma się... tego, co ma się pod ręką, tak? Albo po prostu pójście za daleko z naturalnymi męskimi odruchami, jakie jest po prostu, wiecie, postawienie na młodość, na powiedzmy czystość seksualną i tak dalej. No i tylko o to się głównie rozchodzi, nie? Także no, widzicie, rozumiecie. Ale jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko, to mam dla was nieprzyjemną wiadomość, bo nasza winda do piekła zjedzie jeszcze niżej. Ponieważ przy okazji całej afery kropkowej wyszły również nowe screeny na Wojtaza, czyli tubowego kolegę Stewarta, z którym nagrał w życiu nie jeden film. Zaczynamy dzisiaj kolejny case opening, który jakiś czas temu zniknął z internetu w związku z wypłynięciem jego afery. Wojtas, jak było naprawdę? Wywiad z ofiarą. Da fuck? Miesiąc temu. Cała jego konwersacja z dziewczyną, którą nazwijmy Jagoda, zaczęła się... No, 2000 rok i to chyba było prawo jazdy. ...w 2014 roku, czyli kiedy Wojciech miał 20 lat, a Jagoda zaledwie 14. Spójrzcie na przykład na tę konwersację, gdzie Jagoda żali się... Ty to nie z 9-4 rocznik? Ja też. Całe szczęście, że ja takich ciągot nie mam. ...że ma kaca i dla Wojtaza najlepszym rozwiązaniem jest zaproponować jej dick pica, bo nic tak nie poprawia humoru jak dick pic od waszego idola. Jeszcze pisz... Ja pierdolę. Już po twarzy było widać, z kim mamy do czynienia. Czy do niej chcesz, czy chłopak cię zabije? Gość też ją zachęcał do f***nia. Kiedy dziewczynka mu odpisała, że nie chce, on wyraził bardzo dobitnie swoją chęć wykonania tej czynności. Też robi zdjęcia, jak się kąpisz, czy tylko ze mną jest coś nie tak? Zaraz po tej wiadomości Wojciech się spytał, czy może jakieś swoje zdjęcie wysłać, ale tak się niecierpliwił, żeby zniszczyć tej dziewczynce psychikę, że nie do... Poczekajcie sekundę. Dobra, znowu miałem ważny telefon. To nawet rady poczekać na odpowiedź. I w konwersacji pojawiło się zdjęcie, które śmiejąc się przez łzy nazwałbym myju myju. Dowody na Wojtaza to najbardziej graficzne rzeczy, które... To ładne określenie na drąga. No. Czekajcie chwilę, bo tu chyba coś będę musiał znowu przedzwonić. Mało ZW. Będzie po prostu pauza. Dobra, już jestem. Dosyć nagła sprawa była. Ale dobra, kontynuujmy. Bo już dużo nie mamy, także luz. Widziałem podczas tworzenia tego materiału. Oczywiście dla waszego dobra nie będę wam ich pokazywał, ale przedstawiałem one jak chłop smartfonem portretuje swoje myju myju. Gość też wielokrotnie nakłaniał tą małoletnią dziewczynkę do wysyłania podobnych zdjęć. I to wiele razy. Dobrze, że przynajmniej nie kompromitował się żadnym... Ja pierdziele. ...doświadczeniem i zniknął z internetu. Bardzo mnie ciekawi, czy na podstawie swojego doświadczenia jako psycholog byłaby pani w stanie wytłumaczyć, dlaczego ludzie, którzy zarabiali miesięcznie dziesiątki tysięcy złotych... Tutaj przyczyny tego zjawiska kontaktu z osobami poniżej 15 roku życia mogą być bardzo różne, tak? I wynikać też z różnych doświadczeń życiowych. Niemniej jednak tutaj taką... Myślę sobie, że odpowiedzi na to pytanie może być naprawdę wiele, dlaczego osoby sławne, cieszące się zainteresowaniem dorosłych kobiet, nawiązują relacje z dziećmi. Jest bardzo tutaj dużo tych odpowiedzi, przyczyn również. Jedną z takich hipotez może być to, że mają na przykład poczucie niskiej wartości, że boją się dorosłych. Co na pierdoli? Nie. Jedno z nich jest po prostu pójście w naturalne preferencje, znaczy preferencje w zgodzie z naszą naturą, zbyt mocno. Zobaczcie, co się dzieje chociażby na Bliskim Wschodzie, tak? Zobaczcie, co się na Bliskim Wschodzie dzieje, tak? Tam dosłownie biorą ślub, czy nawet wręcz spożywają w takim wieku, że w państwach zachodnich już by okrzyknęli ich pedofilami. I słusznie zresztą. Także no, tutaj chodzi po prostu naturalnie, tylko że różnica jest taka, że na Bliskim Wschodzie propsuje się, znaczy pompuje się naturalne męskie odruchy, tak? Boostuje się je, a na Zachodzie kobiece. I tutaj jest właśnie między innymi problem. Tutaj facetów ma się za kompletne gówno. Oni mają tylko dostarczać zasoby i zamknąć mordy. I zdychać gdzieś w kącie. Natomiast na Bliskim Wschodzie to nie kobieta jest stawiana na piedestał, tylko mężczyźni. A kobiety tam są wręcz traktowane jak gówno.
I gdyby dało się chociaż odrobinkę, to wiecie, tak wyważyć, żeby trochę z tego, żebyśmy jednak faktycznie żadna z płci nie była prawnie zaniedbywana. Także no. Kształtowanych kobiet, gdyż sami nie są dojrzałymi osobami, emocjonalnie pod względem, no i to dobra, dobra, kosają pod względem, no i to dobra, dobra, kosają. Jak jesteśmy w temacie minecraftowych zabawiaczy dzieci, to Stu na jednej z konwersacji z Sukanek zaczął sypać na innych twórców i wymieniać ich grzechy. Jednym z nich był Disowski. Nie pomylcie go z D-Streamem, bo po pierwszych instastorysach Wardęgi ludzie zaczęli już na niego najeżdżać. No, ale pewnie dlatego, że właśnie jak było zblurowane ksywka, to pewnie pomyśleli o Disie. Pewnie dlatego. Bo wiecie, D-Stream i tak dalej, to bardzo, bardzo zbliżone, nie? Napisał, że Disowski prosił Bicki o rozbierane fotki i dodatkowo je zapisywał. I na jego nieszczęście znalazł się jeden przykład, który poniekąd potwierdził jego wersję wydarzeń. A przynajmniej kwestię proszenia o rozbierane zdjęcia. Gimper podrzucił mi ten temat jako pierwszy, a Wardęga dosłał dokładniejsze materiały, więc dziękuję bardzo. Nie róbcie już kurwa fanfików ze mną i Wardęgą. Na potrzeby... Dlaczego nie? Filmu, nazwijmy tę dziewczynę Karolina. Podczas pisania z Disowskim na Snapchacie miała 13 lat, a rocznikowo 14. Potem miała miejsce w 2015 roku, a Karolina urodziła się w 2001. Nazwa profilu, z którym pisała, zgadza się z publicznie promowanym snapem na Instagramie Disowskiego. Przemysław był wtedy praktycznie w moim wieku. Ja mam 21 lat, on wtedy był około 3 miesiące przed 21 urodzinami. Na screenach mamy potwierdzenie, że pisał z 13... Fab time, ja pierdolę. ...nastolatką i screenował od niej zdjęcia. Czemu robisz screeny? Zły nie jest, ale wolę cyki. Dużo cycków dostajesz, to powinno ci wystarczyć. Nie, fab time, wolę twoje. Dziewczynka później mu napisała, pierwszy raz youtuber prosi mnie o... I na co Disowski odpisał, to do boju. Kolejny screen i dziewczynka pyta, co tam, gram, w co, w te twoje. Ale ja nie mam, chcesz tiramisu, wolę zdjęcia. Nie oglądałem nigdy Disowskiego, ale jest to ogromny twórca z ponad 2-milionowym kanałem, ponad 10-letnim stażem na platformie i wiele osób teraz się na nim zawiodło, co widać w komentarzach pod jego ostatnim filmem. Disowski nawet wielokrotnie kolabował się ze Stewartem i wstawiał z nim wspólne zdjęcia na Instagram. Kontynuując czaty z Karoliną, czyli daj, przyjdź do mnie, to dostaniesz. Dobrze, że jednak... Jeszcze raz zaznaczam, że to, że dziewczynka chciała kontaktu z idolem, jak była młoda, to absolutnie nic dziwnego i wynika to z ich paraspołecznej relacji. Tu nie chodzi o jakieś takie, wiecie, że paraspołeczne i tak dalej. Nie. Po prostu dziewczynki już od najmłodszych lat, od okresu dojrzewania, czy wręcz nawet jeszcze przed dojrzewaniem, ciągnie po prostu do... facetów, chłopców, którzy, wiecie, są bardziej doświadczeni i tak dalej, potrafią na swoim postawić i tak dalej. To już są początki tych naturalnych odruchów, preferencji mężczyzn do relacji długoterminowej. To nie jest żadne paraspołeczne. To tylko może się takie wydawać. Tylko ze względu na to, że ej, że tutaj 14-latka ma jakieś fajne kontakty z idolem i tak dalej, tak? Dziwne jest natomiast angażowanie się w jakiekolwiek nacechowane kontakty z dużo młodszą dziewczynką. Czy się, no, jest to dziwne, ale jest to też w pewnym sensie naturalne. Po to są właśnie jakieś takie umowne granice typu 15 lat, 16, 18 i tak dalej, jeżeli chodzi o spółkowanie. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby pewne rzeczy, żeby pewne właśnie te zapędy naturalne w mniejszym czy większym stopniu hamować. O to w tym chodzi, Konopski. To nie wynika z paraspołecznej relacji. To są naturalne odruchy. Do tego nie doszło. I tutaj dziewczynka próbuje poniekąd zmienić temat i zapytała się go, jakiej słucha muzyki. Prawdopodobnie czuła się niekomfortowo, że jej idol z YouTube'a wypisuje do niej takie rzeczy i prosi o i on jej odpisał, a co do potrzebne? Jakiś bonus teraz? Pierwszy o tej sprawie poinformował Wardęga na Instastories i Disowski wstawił dość dziwne oświadczenie. Napisał tam, że jest w posiadaniu dowodów na swoją niewinność, ale ich nie wstawi do czasu wyjaśnienia sprawy u odpowiednich służb. Napisał też, że jutro wstawi pełne oświadczenia. Nagrywam to dzień potem, jest późna godzina, a oświadczenie się nie pojawiło. Napisałem w tej sprawie do Disowskiego i powiedział, że po moim odcinku wstawi to pełne oświadczenia. Dodał też, że ze Stewartem nie miał żadnych pozytywnych relacji.
relacji. To jest ciekawe, bo tak jakby sporo mają wspólnych fotek na Instagramie. Nie oznacza to, że nie wiadomo jak się kochali, ale po takiej ilości wspólnych zdjęć i filmików nie można napisać, że nie mieli pozytywnych relacji. Na koniec napisał, że nie jest w posiadaniu żadnych nielegalnych materiałów. Lisowski ogólnie chyba spodziewał się, jaki los go czeka, ponieważ dzień po pierwszym odcinku Wardęgi postanowił nagle po 8 latach przeprosić tę dziewczynkę. Wysłał jej snapa z czarnym ekranem i napisem przepraszam, na co ta mu odpisała: szkoda, że przepraszam nie jest szczere, tylko napisane pod wpływem strachu przez sytuację, która dzieje się w internecie. Odpisał, jest szczere, tylko nie miałem dostępu do tej platformy. Chciałem skontaktować się już 2 lata temu, ale nie miałem możliwości. Tak. Przez 2 lata. Tak, na tyle nie wiedział, no co to za kity, no błagam. Przecież to ewidentnie widać, że tutaj, to jest po prostu zwykły farmazon. Snap ma coś takiego jak odzyskiwanie hasła. Jeżeli by mu bardzo zależało na tym, to on by odzyskał hasło. W przeciągu 2 lata nie mógł znaleźć hasła do maila, do konta. Serio? Kto w to kurwa uwierzy w dzisiejszych czasach? Gdzie praktycznie możesz na każdym urządzeniu, z którego się logujesz, zapamiętać hasło. Twój smartfon, Disowski, jest mądrzejszy od ciebie i on potrafi zapamiętać to hasło. No chyba, że go praktycznie wyzerujesz, no to wtedy inna bajka, ja w to wtedy nie... Kompletnie nie wnikam. Faktycznie sytuacja skłoniła mnie do odzyskania dostępu do Snapa. No brakuje tylko informacji, że pies mu zjadł kartkę z hasłami. Tragedia, nie mógł przez 8 lat odzyskać dostępu do Snapa, ale nagle jak zaczęło mu się palić dupa, to odzyskał. Jest to o tyle oburzający przykład, że widać po tych wiadomościach dziewczynki, że czuła się bardzo niekomfortowo. Z tym, że jej dorosły idą z YouTube'a, naciska i wywiera presję, żeby wysłała mu rozdane zdjęcia. Moim zdaniem prawie każdy z dinozaurów z tamtych lat coś słyszał, coś wiedział, czy coś widział. Nietrozyniak wielokrotnie żartował sobie ze Stu i 14 z innymi YouTuberami. To zależy, bo tam masz tą 12 na dole, to tą 12 upierdzie te 55. A 12 to do Stu, a nie 14. No ale to jest oczywiste, że w tym świecie to ręka rękę myje. Czy to jest jakiekolwiek zdziwienie? No błagam. To jest żadne zdziwienie. Ludzie, no ogarnijcie się kurwa, tak? A mogę się w nim zakochać czy nie? Zależy o której godzinie. Nie, bo mam 17 lat. No to nie, ujej. Ojej, bo to jest było. No. I tutaj pomimo tego, że Isamu też był jakiś taki, wiecie, trochę patusiarski wtedy, to tutaj plus jeden. Już taki od razu odruch. O nie, żadna 14. Nie. Bo już wie, żeby robił źle. I zobaczcie, jak Isamu się przed tym... Inaczej. On na bank nie wiedział, że powstanie za parę lat coś takiego jak Pandora Gate i na bank się takich rzeczy nie spodziewał w przyszłości. Ale przynajmniej uchronił swoje dupsko. Była no. Zresztą ja też. No kurde, logować się do... Powiem tak. Miałem sytuację z tym, że byłem na jednym portalu randkowym i postanowiłem umówić się z dziewczyną, która... Przypominam, że trzeba mieć 18 lat, żeby wejść do tej platformy. Żeby mieć konto na tej platformie, tak? Więc już miałem zapewnione, że laska ma 18 lat. Ja wtedy miałem 19. No i wiadomo, wymieniliśmy się numerami, jakieś tam SMS-y, te sprawy i tak dalej, i tak dalej. No i przyszedł dzień spotkania, ja tam zadzwoniłem, żeby upewnić się, czy ten... tam upewnić się, czy wie po prostu, jak tam dojechać i tak dalej. Odebrał jej stary, znaczy jej ojciec, i powiedział, że ona ma 13 lat. Jak ja to usłyszałem, to zbierałem kurwa szczenę z podłogi. Ja wyjaśniałem, że wiadomo, że ona tam na portalu randkowym, tam wymóg jest potwierdzenie, że ma się 18 lat, więc dała mi takie, powiedzmy, takie przeświadczenie, że ona ma 18 lat. Ja mówię, że gdybym wiedział, jaki ma faktyczny wiek, to bym w życiu po prostu bym nawet nie napisał. No i wiecie, na spokojnie rozmowa, wszystko się rozeszło po kościach i było wyjebane, nie? Tak więc naprawdę uważajcie na tego typu rzeczy. Bo teraz laski próbują się naprawdę cwaniaczyć. Ja rozumiem, że to, wiecie, nie jest takie coś pod tytułem, że pytajcie za każdym razem wiek, czy coś takiego.
ale jeżeli cokolwiek wyjdzie, co sprawi, wywoła jakieś tam podejrzenia mniejsze lub większe, to spróbujcie tak naprawdę się dowiedzieć, czy nie macie do czynienia z jakąś gówniarą. Bo jeżeli macie, to run. Dziwi się trochę, że przez tyle lat nikt tego nie poruszył. Jak tylko otrzymałem pierwsze sygnały i kropki rzeczywiście zaczęły się zbyt dobrze łączyć, to do was zaapelowałem o kontakt do potencjalnych ofiar. 2-3 tygodnie później i macie gotowy materiał. Jak chodzi o ludzi ze środowiska Stu, a szczególnie Dubiela, Lexi czy Fagaty, to brak mi słów. Ciekawe informacje i nowe głosówki na temat Fagaty pokazał o siebie ostatnio Druid. No to jest w ogóle, to jest w ogóle hit, nie? Ona chyba różne wersje mówiła w różnym czasie. Gadała, że Ej złożyła jakieś zeznania, że nie wiedziała, mówiła oficjalnie, że tam wiecie, tu nie wiedziała, tutaj coś, nie? I takie, wiecie, rozumicie, nie? No. Także. Właśnie nie wiem, na policję to oni reagują, czy to już nie jest, nie wiem, za późno? I czy ci ludzie, czy się te laski by się nie musiały przyznać i w ogóle, czy, no nie wiem, co zrobić. Jak gdybym nie miała tego NDA, to on był podłączony. Od wczoraj, to mi się chce, że... To jest, kurwa, Farmazon. NDA nie zwalnia z... Nie zwalnia ze zgłaszania przestępstw. I to takich, w których nie ma, że ściganie odbywa się na wniosek pokrzywdzonego. Także tutaj Fagatka strzeliła sobie w kolano. I podejrzewam też, że w łeb. Bo mi jest tak wstyd, że to był mój chłopak, że ja pierdolę, serio, nie chcę żygać cały czas. I tak sobie myślałam, tylko NDA, jak on się zabezpieczył. Ja myślałam, że on się chce zabezpieczyć, że wiesz, że jak mnie by zdradził, albo ja bym go zdradziła, czy coś. On się, kurwa, zabezpieczył przed tym, że on odpierdalał takie rzeczy w przeszłości. Lexi była nawet wspominana w jednej z głosówek Fagaty do sukanek, kiedy powiedziała jej, że nie gniewa się na Lexi. Domyślę o to, że jej powiedziała o Stewarcie, bo sama chciała o tym powiedzieć. Znaczy się, nie gniewam się na Lexi, bo ja sama chciałam ci to powiedzieć i teraz uważam, że sytuacja, o której trzeba mówić. Dodatkowo ucieszała Dubiela na Cage'u, kiedy padał temat Stewarta i sukanek. Przepraszam, tam mogę z pomocy publiczności ci powinienem mówić? Nie. A wiecie dlaczego? Bo każdy z nich coś tam wiedział i po prostu masowe krycie dupska, tak? Jeżeli jedna osoba puści farbę, to pociągnie wszystkich pozostałych. I to nieważne, czy to by Stu by się przyznał, czy Dubiel by coś pisnął, czy Fagata, czy cokolwiek. Bo jedyna osoba, którą nie podejrzewali tu, to wiecie, sukanek. Także... No powiedzcie, bo to jest, wiecie, taki, no... Powinienem nie mówić. Co? Nie. Widzisz, czemu Lexi jej broni? Średnio kupuję tutaj wszystkie poważne statementy i instastoriesy. Chcę podkreślić, że samosądy internetowe są nie tylko nieodpowiedzialne, ale też destrukcyjne. Jeśli piszecie groźby, wyzywając osoby... No właśnie, to jest, kurwa, najgorsze. To jest właśnie moim zdaniem najgorsze, bo właśnie te samosądy. Ludzie coś usłyszą i pod wpływem emocji będą próbowali wieszać psy. Dawniej to było po prostu rozerwanie danej osoby na strzępy. Całe szczęście, że to już dawno mamy za sobą. Ale masowy hejt, masowy lincz, próba dzwonienia do poszczególnych tam, wiecie, żeby zrywali kontrakty reklamowe itd., itd. Ludzie, ogarnijcie się. Naprawdę, ogarnijcie się. Bo wy naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jakie gówno odstawiacie. Tak samo jak chociażby jest z tym Boxdelem. Też został masowo zhejtowany, chociaż tak na dobrą sprawę nie robił jakichś tam, wiecie, mega złych rzeczy. Bo potem bardzo często obrywają osoby po stronę. Tak jak chociażby było, wiecie, z Paukersonem, tak? On się tam zaczął, wiecie, beczeć chyba na Instagramie czy coś takiego, no to tak dzisiaj coś tam oglądałem. Zaczął beczeć po prostu na Instagramie, że hejty lecą i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, to, że on zachowywał się parę lat temu jak Stuleja, tak, to już dawno ludzie wyjaśnili. To, że typiara, i to chyba nawet była Mrs. Honey, chociaż tutaj potwierdzenia nie mam, Trzepała kitę na publiczności w jakimś tam panelu na IM-ie, to już dawno ludzie wyjaśnili. To, że zaczęła mu się palić dupa i zaczął kasować te filmy ze snapami, gdzie właśnie jak Stuleja się zachowywał,
No kurde, to jedyne co to za takie obrzydliwe zachowanie, ale nie zrobił nic nielegalnego. Już dawno był za to rozliczony. Także darujcie sobie to wszystko, tak? To samo, kurde, właśnie wiecie, z Boxdelem, nie? No to jest dla mnie, moim zdaniem, chore. Czy ich rodziny, nie zmienicie sytuacji na lepsze. A wręcz przeciwnie. Toksyczne reakcje tylko zaciemniają prawdę i komplikują dochodzenia. Zamiast przyczyniać się do rozwiązania problemu, nasycacie spirale nienawiści. Nie piszcie mi właśnie takich okropnych rzeczy. To zostawcie W ogóle, kto to jest? Nie wiem, pewnie ktoś, nie wiem, czy to od Disa może? Tego mnie i moich rodziców. Nie zapominajcie też, że w tym przypadku to organy prawne mają ostatnie słowo. Najważniejsze... No właśnie, po to tworzy się prawo, po to są organy, które rozliczają z nieprzestrzegania tego prawa, żeby to one się nimi zajmowały, a nie żeby ludzie zdawali się kurwa na samosądy. Jest to, aby każda osoba, która czuje się skrzywdzona, znalazła sobie odwagę, by zgłosić się do właściwych instytucji. Chciałbym podziękować przede wszystkim moim widzom, którzy od lat wspierali mnie w moich działaniach. Dzięki waszej pomocy i zainteresowaniu mamy realny wpływ i udało nam się w przeszłości na przykład wpłynąć na... Walking bierze się za influencerów, czy... reklamując, co popadnie, wprowadzają konsumentów w błąd. Poprawy pracy UOKiK-u i zakończenia RSK-mu w branży, czy nagłośnieniu pato streamerów, którzy... Pato streamer z Żor pozoruje własną śmierć, a to o Kawiaku. Realnie zagrażali losowym ludziom na ulicy. Wasza rola w tym wszystkim jest nieoceniona, bo angażujecie się w wiele spraw, także jeszcze raz dzięki. Obrzydliwe jest też upolitycznianie tej sprawy, bo za tydzień mamy wybory i każdy polityk, czy to partii rządzącej, czy opozycji, próbuje sobie na tej sprawie ugrać głosy. Na YouTube, na streamie Wardęga właśnie wbiło 150 tysięcy widzów. To i tak jest mało. Jak był to oświadczenie Boxdela z tą Olą? To wiecie, w przeciągu godziny tam chyba było 60 tysięcy wyświetleń u Boxdela, a u Wardęgi na live z oglądania tego było 300 tysięcy ludzi. Więc kurwa pomyślcie teraz, nie? Przecież Konopski i Wardęga na tym natrzepali hajs. Ale ogólnie ja takie podsumowanie dam za chwilę, ok? Jego dzisiejszy materiał o influencerach zrobił ponad milion wyświetleń w parę godzin. Większość telewizji może się schować, nie mówiąc już o portalach internetowych. Media społecznościowe to przyszłość. Pandora Gate. W sensie... no tutaj... no, powiem tak, moim zdaniem politycy powinni w tej kwestii zamknąć mordę, bo dali możliwości tym wszystkim osobom, żeby mogły czuć się bezkarnie. A teraz wszyscy będą tacy święto jebliwi i będą pokazywać, o jak oni się a jak oni się przejmują. Tak, kurwa. Tak się przejmowali ludźmi, że pozwalali im zdychać. Po to, żeby straszyć ludzi COVID-em. Tak się przejmowali ludźmi, że podkręcali respirator, że niektórzy podkręcali respirator na full, żeby ciśnienie rozrywało im płuca od środka. Tak się przejmowali ludźmi. Także naprawdę, coraz bardziej żygam polityką i brzydzę się tymi mordami, tylko ze względu na to, że gdy zapali się dupa, będzie jakiś kontrowersyjny temat, to oni się podpinają i nagle się pojawi masowe hashtag cnota. Chyba naprawdę muszę zrobić o tym virtual signaling materiał, bo z tym zwlekam. Miałem to zrobić przed tym, ale pojawił się właśnie motyw Pandora Gate i tak dalej, i tak dalej. No wiecie o co kaman. To jest naprawdę niepojęte. Mimo wszystko, dobrze, że dzięki całej presji medialnej prokuratura wzięła się za tą sprawę na poważnie i los całkiem nieźle zadecydował, żeby ten temat wypłynął akurat teraz. Nadszedł czas, byśmy z Czarkiem montażystą zrobili sobie kilku dni. Moja psychika po 2 tygodniach oglądania konwersacji największych z wyroli polskiego internetu, którzy przy okazji byli moimi idolami z dzieciństwa. Zwijam spać, jeśli chcecie pomóc, możecie podsyłać mi na DM trafne wpisy, które powinny znaleźć się na filmie Konopa. Ja pierdzielę. I tutaj to montowanie z premiera. O cieluju. Nową przerwę od internetu. To były dla nas strasznie wciążające i wyczerpujące tygodnie, bo tak naprawdę plotkę ze studiu poznaliśmy równo z całym internetem. I do tej sekundy cały czas pracowaliśmy bez godziny przerwy. Ale obiecuję, że wrócę. Jak zawsze, jak pojawią się nowe informacje, to będę was o tym informował, więc bądźcie na czasie. Cześć. Fajny ten akcent na koniec. Cześć, co tu mamy jeszcze?
Prawnik Krzysztof Reliszka. No akurat tutaj propsy za prawnika, tak? Komunikacja Discord, Łukasz Żołnierza. Specjalne podziękowania. Filip Joshi Panek, SNB i Joanna Hoffman. No akurat ta cała Joanna Hoffman, to ona po prostu pokazała, że ma, że tak naprawdę nie ma zbytnio wiedzy, a to jej doświadczenie to jest chyba co najwyżej jakieś tam rozmowy z więźniami przy kawce. Nic poza tym. Dobra, zobaczmy jeszcze, kogo tu jeszcze mamy. Napisy dla niesłyszących, Krzysztof Lewandowski. Okej. Okay. Sobie tak już w ogóle to ściszę. Psycha siada. Najgorsze oświadczenie, Marcin Dubiel. Podkręcanie atmosfery i romantyczna współpraca, Sylwester Wardęga. I najważniejsze. To nie koniec gry. Wiecie, co to oznacza, moi drodzy? Oznacza to w dużym skrócie, że oni jeszcze coś mają. I teraz przejdźmy sobie do podsumowania. Pomimo tego, że wiecie, poza tą psycholożką, materiał jak najbardziej dobry. Mam tutaj natomiast jeden taki główny zarzut i za chwilkę wam powiem, o co chodzi. Odświeżmy to sobie. Odświeżmy sobie i spójrzcie sobie na to. 9 milionów wyświetleń. 9 milionów wyświetleń, numer 1, karta na czasie, tak? Sprawdźmy sobie może jeszcze tylko jedną rzecz, poczekajcie. O, znalazłem. I tutaj, wiecie, macie takie średnie takie, nie? Przy średnim video viewsach na poziomie 775 tysięcy wyświetleń, on może zarobić do 6 tysięcy dolarów. Wiecie, co to oznacza? Konopski wyświetleń miał około 12 razy więcej. To teraz sobie zobaczcie. 4 razy 12. To jest 48 tysięcy dolarów. Tyle minimum zarobił na tym jednym filmie. A tutaj mamy, może być do nawet 7 tysięcy dolarów z takich wyświetleń. Razy tam, wiecie, plus minus 12. Czyli zarobił między prawie 50 a 80, a 90 tysięcy dolarów z jednego kurwa filmu. Z tego jednego tylko. A podejrzewam, że jeszcze zasięgi mu skoczą. Ile w takim razie ma ten? Ile w takim razie ma? Poczekajcie, zobaczmy sobie u Watachy. Ile ta Pandora Gate ma? 8,7 miliona wyświetleń. Podobnie. Chcecie mi powiedzieć, że oni to kurwa nagrali z dobroci serca? Bo mi się nie wydaje. Inaczej, Konopski tutaj miał kilka fajnych zagrań w postaci chociażby zgłoszenia kawiaka, pomimo tego, że on z tego by nie miał żadnych profitów. Tak? Więc on tutaj wizerunkowo może nie będzie miał, wiecie, podejrzenia, że jest łasy na hajs. Ale nie ukrywajmy tego. Oni obydwaj skosili na tym ogrom kasy, nie mówiąc o tym, że Wardęga miał jeszcze ogrom live'ów, gdzie na pierwszym z nich było może z 300 tysięcy widzów? Widzów, nie wyświetleń, widzów. Poza tym nie oszukujmy się, po Wardędze już było niejednokrotnie widać, że on jest łasy na hajs, czy to się komu podoba, czy nie. Do tego dawał taką poznakę, że on coś wie. I moje podejście jest takie, że o ile dobrym posunięciem było to, żeby to obnażyć, bo wiadomo, z afery będą też ogromne wyświetlenia, to też przy okazji, tak jak Konopski wspominał, YouTube to jest ogromne pieniądze z influencer marketingu, wszelkiej maści współpracy, kontrakty itd., itd. Wspomnienie o jak największej ilości osób spowoduje skoszenie konkurencji. A skoszenie konkurencji to jest okazja do tego, żeby dla siebie zgarnąć większy kawałek tortu. Innymi słowy, oni nie tylko zbudowali sobie niezłe siano na chwilę obecną, tak? Bo z tego AdSense to oni, zarobili grube pieniądze.
między 40 a prawie 90 tysięcy dolarów. Obydwaj. Wiecie, ile to jest 80 tysięcy dolarów? Ja wam to na szybko teraz policzę. Zróbmy sobie 40. Czekajcie, po ile w ogóle stoi dolar? My sobie sprawdźmy. Kurs dolara. 4,32. Nie? Weźmy sobie 40 tysięcy. To jest 173 tysiące złotych. A te 85? To jest już 300 tysięcy. Oni w najlepszym przypadku z samego jednego filmu Iwar Denga i Konopski zarobili na kawalerkę. Tak więc nie ma co ukrywać. Odjebali naprawdę dobrą robotę. No Konopski trochę jedynie zjebał z tą psycholożką. Tak? Ale mimo wszystko ogromny hajs z tego wzięli. I warto o tym pamiętać, że w momencie, kiedy głowy się posypią, oni będą mieli więcej współprac, bo będą ludzie pamiętali o Pandora Gate, będą na oczach innych, a co za tym idzie, będą mieli więcej deali, które na przykład mogą przeskoczyć z tych, wiecie, skurwiałych youtuberów, którzy na przykład kryli działania Stu, do chociażby Wardęgi, do Konopskiego. Wiecie, będą mogli też między innymi się targować, bo konkurencja będzie mniejsza, więc będą mogli bardziej negocjować stawki. Także pamiętajcie o tym, że YouTube to jest biznes. I o ile Konop może mieć jeszcze takie przesłanki pod tytułem, że on chciał tutaj wyjaśnić, bo po akcji z Kawiakiem faktycznie ma takie... ma taki wizerunek, to nie oszukujmy się. Tutaj też będą patrzeć na pieniądze, a w związku z tym natrzepią ich jeszcze znacznie więcej. Tak jak było na końcu w filmie Konopa, to jeszcze nie koniec. To znaczy, że mają więcej brudów, to znaczy, że mogą pociągnąć jeszcze trochę ten temat, może pójdą inne głowy na odstrzał. I co? I może kolejny film, który, nie wiem, w dobę zrobi na przykład już może nie 9 milionów wyświetleń czy 8, ale zrobi może chociażby, nie wiem, łącznie z 4 miliony wyświetleń, jeden u Wardęgi, jeden u Konopa. Miejcie naprawdę to na uwadze, że to nie jest tylko jakiś tam fan, to nie jest jakieś dawanie sprawiedliwości, to jest nic innego jak zwykły biznes, pod który też między innymi podpięli się politycy, żeby ugrać ten, żeby też jakiś kapitał ugrać, w tym przypadku polityczny. A ci dwaj ugrali naprawdę ogromny kapitał, zarówno polityczny, zarówno PR-owy, jak i na chwilę obecną, a w przyszłości będzie jeszcze większy, finansowy. Tak więc patrzcie na to, że teraz oni będą na fali. A co będzie za miesiąc, jak już będzie po tym całym Pandora Gate? Jak już ten temat ucichnie? Bo ten temat ucichnie. Ludzie żywią się dramami, ale szybko zapominają. Znudzi im się ten temat. Co się wtedy stanie? Do nich przyjdą reklamodawcy. Do nich przyjdą kolejne deale. Przecież oni się kurwa jeszcze tak na tym obłowią, że to jest nieporozumienie. I to zostało naprawdę pięknie rozegrane. I jestem naprawdę ciekaw, ile osób dostrzeże to, że oni przede wszystkim to, co zgarnęli, to mega pozytywny wizerunek, zwłaszcza Wardęga. Oraz mega, mega hajs. Wardęga miał swoje wtopy, między innymi drama z Gargamelem, tak? No ta potyczka Konopski, Wardęga w sprawie tam chociażby Leksia, wiecie, te prawa autorskie, takie wiecie, ta pseudodrama, tak? Potem było co? Potem była jakaś cisza i potrzebowali coś na rozruszanie. Pojawiła się Pandora Gate,
pojawiły się jakieś takie kwestie. No i będzie na tym. Tak więc to tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia na ten temat, ja wiem, że ten film będzie długi, prawdopodobnie mało kto dotrwa do tego momentu, ale jeżeli ktoś miał na tyle szacunek do tego, że ja tu siedzę ponad 2,5 godziny i to nagrywam, z przerwami, ale jednak, odsłucha tego do końca, to miałbym taką malutką prośbę. Mi nie chodzi o zasięgi, ale dajcie znać w komentarzach, nie? Co wy o tym sądzicie? Co wy sądzicie po prostu o tych wnioskach? Czy macie jakieś swoje wnioski, czy cokolwiek z tego? Miałbym taką prośbę do was. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. I bez odbioru.